Tam, gdzie Twoje imię zostaje wezwane. Prosimy Cię, przybądź swoją mądrością, której będziesz nam udzielał poprzez ludzi, dziś szczególnie poprzez obecność Pana Profesora i obecność nas wszystkich. Prosimy Cię, Trójco Przenajświętsze, abyśmy swoich darów mieli skorzystać i umieli też je wykorzystać dla dobra nas samych, naszego narodu
Kościoła i wszystkim naszym ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Królowo Polski, Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wstępu nie będzie drugiego, Panie Profesorze, bo wszyscy czekają jak na Pana słowa. To obecne, my z tego, co kiedyś tak miło pięknie napisał, że więcej znaczy jedna dobra sprawa i zwrotek wiele tysięcy. No i wiemy, że to, co Pan Profesor powiedział, co zostało nam jakoś przekazane i z czego korzystamy, to jest właśnie ta treść, która płynie z serca, z umysłu, z przeżyć, z emocji, uczuć i przemyśleń głęboko. I już góry za to dziękujemy i prosimy, żeby się swoim sercem i umysłem z nami dzielić. Proszę bardzo. A, jeszcze. Podstawię czas. Dobrze. Dziękuję. Jeszcze dwa komunikaty, jeśli mogę. Tak. Za chwilę Pan Profesor rozpocznie wykład. Natomiast książki Pana Profesora nie można nabyć. Książki za obrotem tam z tyłu są jakieś czasowe publikacje. Oczywiście nie ma jeszcze książki o Islamie, ale on już też będzie do nabycia. No i ja myślę, że po wykładzie na kilka pytań będzie można również Panu Profesorowi zadać. To tyle z mojej strony. Bardzo proszę Panie Profesorze. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że Państwo zechcieli przyjść. Jest piękna pogoda. Także mam nadzieję, że nie chowacie się przed słońcem. Dobra, będę krzyczeć. A, zaraz. Zielony. Jest zielone światło. Jest piękna pogoda, także mam nadzieję, że Państwo się nie chowacie przed słońcem, nie w cieniu. Nie działa. Działa, nie działa? O, działa. A, tak. Muszę bardziej krzyczeć. Podczas wielkiego kryzysu w latach 30. w Stanach Zjednoczonych ludzie chodzili do kina, kupowali jeden bilet, siedzieli 8 godzin przez wszystkie seanse, bo tam była klimatyzacja. Nie mówiąc o tym, że na ekranie puszczano Marzenia, a rzeczywistość była ponura. Ja dzisiaj będę mówił do Państwa o cywilizacji, ale prosiłem mój wydawcę, żeby machnął książką. To był mój poprzedni projekt, na którym pracowaliśmy z 15 lat. Weszła ta książka najpierw po angielsku w 2012. Była propagowana jej treść przedtem i potem w Waszyngtonie, wśród terytorium amerykańskich. Teraz w roku macie Państwo to u siebie. To jest między może to jest to, o czym mówił prezydent Trump podczas swojego pobytu w Warszawie, ku wielkiemu zdziwieniu tutejszych, tubylczych elit. Opowiem Państwu troszeczkę o światach islamu. Dlaczego światy? Otóż islam to nie pruska armia, to nie monolit. Od samego zarania charakteryzuje się pluralizmem. Najpierw opowiem taką anegdotę, właściwie zdarzenie. W 1953 roku w Pakistanie, który właśnie się oddzielił od reszty Indii, zresztą w trwały bardzo sposób, w Pakistanie nastąpiła seria pogromów przeciwko sekcie Ahmadi. Ahmadi wyodrębniła się z innych orientacji islamu w XIX wieku, w związku z czym powiedzmy większość prawowiernych muzułmanów, którzy na siebie też rzucali modły, że nie są wystarczająco prawowierni, zdecydowali się zjednoczyć w swojej nienawiści do sekty Ahmadi, uznali, że nie są to muzułmanie i przeprowadzili pod wezwaniem swoich mułów i imamów serię pogromów. Jednym z postulatów było, żeby wpisać w prawo, co się stało w 1973 roku, 20 lat potem, że Ahmadi to nie muzułmanie, a drugi postulat, że nie mogą zajmować żadnych
ważnych pozycji w państwie. A w tym czasie minister spraw zagranicznych wywodził się z tej sekty Ahmadi. W związku z tym Sąd Najwyższy Pakistanu wystąpił do uczonych w piśmie, znaczy przywódców religijnych islamskich, żeby im powiedzieli, co to znaczy sędzią, co to znaczy muzułmanin. Teraz tak, Sąd Najwyższy składał się z ludzi wykształconych w brytyjskim kolonializmie, to znaczy w tradycji logocentrycznej, że liczy się rozum, i tradycji empirycznej. Oni chcieli definicję od przywódców muzułmańskich religijnych, co to jest muzułmanin. Otóż każdy z przywódców, łącznie z tymi, którzy nawoływali do pogromów Ahmadi, przysłał inną odpowiedź. I to było w 1954 roku, rok czasu zajęło. Ja Państwu powiem, jak to się nazywa nieformalnie, bo oczywiście formalnie to jest bardzo długa nazwa, ale nieformalnie to się nazywało The Munir Report, to znaczy raport Munira. Mohamed Munir był głównym sędzią. W związku z tym cywilne, czyli laickie prawodawstwo, sędziowie Pakistanu nie mieli pojęcia, w jaki sposób ocenić kogokolwiek, skoro wszyscy dali inne odpowiedzi. Wszyscy, powiedzmy, wyobraźcie sobie, gdyby cała kongregacja wiary miała inną opinię o Trójcy Świętej. Po czym wyciągają noże i się zaczynają między sobą rozmawiać. To jest natura islamu, że są światy islamu. Światy nie tylko dzielące się teologicznie, ale również dzielące się bardzo często geograficznie. Bowiem w zależności od tego, czy islam zdobył siłą jakieś miejsce, czy też zinfiltrował i stał się po pewnym czasie religią dominującą, to albo absorbował, czyli wchłaniał mniej lub więcej elementów nieislamskich, albo też się zupełnie eksterminował czy odrzucał. Więc będę mówić o takich uzależnieniach. Będę mówić o pluralizmie w islamie, ale jednocześnie o pewnym stopniu uniwersalizmu. Teraz tak. Najpierw dogma i teologia. A to też jest naciągane. Dlaczego? Bo dogma i teologia pochodzi z nomenklatury chrześcijańskiej. Bardzo odradzam robić projekcje, czyli narzucać islamowi ramy, do których państwo jesteście przyzwyczajeni. Ktoś mi kiedyś powiedział, no tak, duchowny muzułmański. On mówię, to takiego terminu to raczej nie ma, o kogo chodzi. No ten, co woła zwierzę. No to jego lepiej by nazwać zakrystianinem albo organistą. Muezin. Nie jest to duchowny. Duchowni są w kościele katolickim głównie. Tak jeszcze raz, bardzo trudno jest człowiekowi zachodu odnieść się do cywilizacji zupełnie obcej, jakiejkolwiek. A islam jest taką cywilizacją, więc trzeba próbować zrozumieć ją najpierw w taki sposób, jaki rozumieją ją i praktykują na co dzień tamci, znaczy muzułmanie. Jeszcze raz powtarzam, że nigdy jeszcze nie spotkałem w swoich podróżach czy badaniach człowieka, który by nie uważał się za ortodoksyjnego muzułmanina. Nawet jak chodził na dyskotekę i pił wódkę. W pewnym momencie Saddam Hussein oznajmił, że jest mujahedinem. Oczywiście to było po inwazji amerykańskiej. Przedtem był bardzo zrelaksowany na temat swojej wiary, ale kulturowo określał się naturalnie, jestem muzułmaninem. W Ameryce to nazywamy cradle Catholic, czyli katolik, który jest od kołyski, więc nie musi chodzić do kościoła. No bo chrzcili jest w rodzinie katolickiej osobowości. Czyli będziemy też rozróżniać między rozmaitymi stopniami przywiązania i manifestacji wiary. Od indyferencji do ekstremalnego fanatyzmu. Bo sędzia Mohamed Munir
który napisał ten raport, jakbyście go się Państwo spytali w 1954 roku, to Państwu powiedział, że jest muzułmaninem. Oczywiście nie powiedziałby, że jestem sufitą ze szkoły Deobandi i według mnie szkoła religijna prawa Hanafi jest najlepsza. Nie, on by powiedział Oxford University. On by powiedział logocentryzm Arystoteles. To oczywiście jest zaprzeczeniem zupełnym cywilizacji islamskiej, ale proszę wierzyć, że ludzie, którzy się uważają za muzułmanów, szczególnie ci, duża część, która się identyfikuje z trendem, z prądem modernizatorskim, duża część z nich powiedziała pod Państwu, no my jesteśmy muzułmani, a tymczasem jakby wpadli w łapy ISIS, państwa islamskiego, to ją obcięli łeb na kraj i położyli na internecie jako niemuzułmani. Bo znowu, islam, muzułmanie nie mają między sobą zgody, kto jest prawowierny. W związku z tym każdy twierdzi, że jest prawowiernym, ortodoksyjnym muzułmanem. Są pewne poziomy uniwersalizmu, mianowicie deklaracja wiary. I tutaj od razu Państwu powiem żart. W pewnym momencie po rzezi we Francji Charlie Hebdo, w tej gazecie świętokradzczej, lewackiej, w Paryżu krzyczeli, jestem Charlie Hebdo, prawda, że wszyscy są ofiarami, czy się identyfikują z tymi świętokradcami. Po jakimś czasie prezydent Trump teraz ostatnio zaczął wprowadzać prezydenckie polecenia, aby ograniczyć emigrację z krajów objętych terroryzmem muzułmańskim. W związku z tym prominentne osoby zaczęły wstawać i mówić, ja jestem muzułmaninem. A po arabsku jest mniej więcej formuła ilahi allahu allah, czy nie ma Boga oprócz Boga, a Muhammad jest jego prorokiem. Podczas kiedy w kościele katolickim niemowlak może być ochrzczony, to jednak ksiądz Sikorski wszystkim powie, że jeżeli jestem muzułmaninem, który chce przejść na chrześcijaństwo, na katolicyzm, to ksiądz nie będzie przez rok męczyć. A w islamie nie ma tak. Podchodzę do księdza Sikorskiego, mówię, no to proszę księdza, albo Kensi, mieczem ścinam łeb i wrzucam na internet, albo ksiądz powie, że jest ksiądz muzułmaninem. Czyli wymawia tą formułę, nie ma Boga, tylko Bóg, a Muhammad jest jego prorokiem. I już wystarczy. To jest deklaracja wiary, skończyło się, jesteście Państwo muzułmanami. W związku z tym, kiedy te liberalne, lewackie idioty się popisują i wymawiają tą formułę po angielsku, to przechodzą na islam. To jest bardzo śmieszne, bo o tym oni oczywiście nie wiedzą. A zostanie im to policzone. Okej. Poza tym mamy coś, co się nazywa pięć filarów wiary. Między innymi trzeba pięciokrotnie, codziennie się modlić. O odpowiednich porach. Między innymi trzeba wymawiać tą formułę o Allahu. Notabene Allah nie jest naszym Bogiem. Jest wyciągnięty z tradycji, szczególnie judaistycznej, zaraz o tym opowiem, ale nie jest to Pan Bóg. Sprawa jest bardzo prosta. U chrześcijan Pan Bóg, ponieważ jest źródłem rozumu, jest samym dobrem. I racjonalnie możemy powiedzieć, że Pan Bóg z nami może czynić. Natomiast Allaha nie rozumieją, muzułmanie nie rozumieją Allaha jako dobro, rozumieją go jako tego, którego nie można zrozumieć. Pan Bóg stworzył nas na podobieństwo swoje, w związku z tym jesteśmy tworami takimi,
jak Pan, na podobieństwo Panu Bogu. Nie jesteśmy Panem Bogiem. Natomiast relacja między Allahem i wiernymi muzułmanami jest taka, która charakteryzuje się tylko i wyłącznie niewolnictwem, bowiem Boga nie można, Allaha nie można zrozumieć. Jak śmiesz, chychamie, mówić, że Allah ma rozum, czy jest dobry? To od Allaha zależy. Jak Allah mówi, że wschód jest zachód, to tak jak Allah powie, żeby słońce wstawało na zachodzie, to będzie wstawać. I to nie chodzi o omnipotencję Allaha, tylko o to chodzi, że Allah się rozumem nie kieruje. Nie można zupełnie tego zrozumieć. W żaden sposób. Czyli to, co my mamy w swojej tradycji, co było pierwsze, to spytam się pana inżyniera, co było pierwsze w Biblii? Logos, czyli słowo, a słowo znaczy rozum. Logocentryka znaczy kierowanie się rozumem. No to w tym momencie, z punktu widzenia islamu, trzeba mi łeb ściąć, bo Allah w ogóle taki nie jest. Nie jest, to jest zupełnie inna wyobraźnia. W związku z tym odnoszenie się do Allaha jako Boga, można tak mówić z małej litery. Teologicznie mówię. Czyli oprócz modlitwy do Allaha, 5 dziennych modlitw, są jeszcze różne wymagania, na przykład każdy powinien raz w życiu iść na pielgrzymkę do Mekki. I oprócz tego musi płacić zakat. To jest podatek religijny. Kiedy służby specjalne amerykańskie się wściekają, że 80% rządu i książąt i prominentnych ludzi w Arabii Saudyjskiej płaci pieniądze na terrorystów, to oni się bronią. Nie, to przecież jest podatek religijny. A obowiązkiem muzułmanina też jest uprawiać dżihad, to znaczy walkę. Notabene dżihad nie jest tylko wojną, ale ma rozmaite znaczenia, ja to opiszę za chwilę. Poproszę to pamiętać. Jakie są źródła religii muzułmańskiej? Po pierwsze, to jest Koran, Święta Księga. Księga jest ta ułożona niechronologicznie, zaczyna się od najdłuższych sur, czyli rozdziałików i wersetów, a kończy się na najkrótszych. Dopiero ci z Państwa, którzy przeczytają, szczególnie biografię Mohameda, która powstała 80 lat po jego śmierci, będą potrafili chronologicznie umieścić różne stwierdzenia znajdujące się w Koranie, bo się ludzie na przykład dziwią, dlaczego w pewnym miejscu Mahomet bardzo ciepło o Żydach się wypowiada, a w innym miejscu nic z tego nieznanego nazywa Żydów synami małpy i tam jeszcze, że są bestiami po prostu. No to jest bardzo proste, bo wiem, kiedy Mohamed był w Mekce i był prześladowany przez swoje własne plemię Kujrasz, potrzebował zwolenników. W tym systemie plemiennym koczowników obowiązywała zasada solidarności klanowej. W związku z tym, jeżeli na przykład ja byłem z klanu księdza Sikorskiego i pokłóciłem się z innym klanem i na przykład dałem w dziób panu inżynierowi Kaju, że będę go prześladować, bo go znam, to proszę sobie wyobrazić, że jego współplemiennicy przyjdą i dadzą dziób komuś z naszych. Nie mnie. To znaczy, w momencie, kiedy Mohamed wymyślił sobie islam jako, czy przekazy, to jego właśnie współplemiennicy po pewnym czasie go wykleli i nie chcieli mu dawać protekcji. W tym momencie każdy mógł go zabić. Pobić, zabić bezkarnie. Czyli on, będąc w Mekce, musiał się umówić z kimś, no powiem o tym więcej, w Medinie 2 lata mu zajęło, zanim mógł uciec, czyli przeprowadzić się tam. A najbardziej prominentną częścią ludności Mediny były 3 żydowskie plemienia. Więc wtedy, kiedy w Koranie gdzieś tam jest nic tego, nic owego, miłe stwierdzenia na temat Żydów, to przecież chodzi właśnie o to, żeby się podlizać mieszkańcom Mediny. Potem, jak zdominował Medinę,
no to już można było inne rzeczy wyprawiać. Do czego wrócę? W tym sensie dogmat islamu jest bardzo relatywistyczny. To nie jest tak, jak w chrześcijaństwie, niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Nic takiego nie ma. Poza tym jest doktryna, islamska, która mówi o tym od samego początku, że żeby ocalić zdrowie i życie, muzułmanin może kłamać. Na początku dotyczyło to tych, którzy się nie zgadzali z głównym nurtem rodzącego się, tworzącego islamu, a potem jest to stosowane do wszystkich niewiernych. Stąd na przykład, kiedy spytacie się państwo jakiegoś świadomego i religijnego muzułmanina, intelektualistę, żyjącego we Francji na temat przyczyn obrzezania rytualnego kobiet, to skłamie, dlatego że jest to kanoniczne. Jest taka doktryna religijna, która mówi, że tak można, niewierny można. Trzeba pamiętać też o tym elemencie. I to ja mówię w tej chwili o uniwersalnym wymiarze islamu, a nie jakichś pojedynczych sektach. Mówię o dogmie. Jeżeli chodzi o hierarchię, to jak powiedziałem, jest rozmaita, na przykład mulla to byłby człowiekiem, który się zajmuje, powiedzmy, jakimś obrządkiem w ramach meczetu. A meczet to nie jest kościół, to jest klub dzielnicy, tak jak to, gdzie się zbiera, różne rzeczy robi. I ja raz na jakiś czas, szczególnie w piątek, odprawiane są modły. I jeżeli nie ma nikogo, to muła przywodzi tym modłom, recytuje, wpływa na pamięć i recytuje modlitwy. Oprócz tego jest muezin, który nawołuje z minaretu, a poza tym, jak mają szczęście, to jest jakiś imam. Imam oznacza przywódcę religijnego. Ale to też zależy, bo w szyizmie na przykład imam ma prawie rangę profetyczną, proroka. Funkcjonuje rozmaita nomenklatura, na przykład jak się znajdziemy w Rybach, czyli w takiej rezydencji, szkole, warsztacie rzemieślniczym, sufitów, to może się nazywać szefu nie imam, tylko pir. To też zależy od szeregości geograficznej, inaczej jest w Maroku, a inaczej naturalnie jest w Indiach. Inna nomenklatura funkcjonuje, bardzo często jest to przeróbka z arabskiego, często jest to zapożyczenie z arabskiego przemielone przez turkomańskie języki. Na przykład państwo jako hołota to byście byli dimi po arabsku, czyli lud księgi, czy albo Żydzi, albo chrześcijanie, ale u Turków państwo byście byli zimi, a nie dimi. Także tego też trzeba się nauczyć, przygotowani na to, co was czeka. Proszę bardzo, jeżeli chcecie, żeby to was spotkało, jak nie chcecie, to nie musicie. Możecie powiedzieć, ja na to pas. Europa Zachodnia tak nie powiedziała, więc... Okej. Potem w hierarchii są tak zwani ulema. To są ludzie uczeni w piśmie. Ta warstwa interpretująca Koran, i zaraz powiem o innych, wspomniałem biografię, jeszcze ktoś jest, istnieje, co się nazywa hadith. Hadisy, chyba tak się mówi po polsku, nie wiem, to są zebrane rzekomo po 200-300 latach opowieści o tym, co zrobił prorok. I te opowieści, zdaje się, za 100 tysięcy ich jest i uznano, że około 30 tysięcy można je, 30 tysięcy po 200-300 latach uznano, że to są prawdziwe przypowieści o Mohamedzie. Więc to jest to jeszcze jedno źródło autorytatywne w islamie i są komentarze na temat biografii, Koranu i opowieści. Ludzie, którzy to interpretują, to są uczeni w piśmie. Muzułmanie wzięli to od Żydów,
rabinów bałtackich. I po prostu ściągnęli to jako swoją warstwę intelektualną. Ale oczywiście ulema dzielą się na rozmaitych specjalistów, bowiem na przykład istnieją kwadi, a po turecku kwazi. To są sędziowie. Nie mylić wyroków sędziów, kwadi, z wyrokami zwykłych ulema. I formą komunikacji oprócz modlitwy i powtarzania rytuału z wiernymi jest odpowiedź na pytania wiernych. I odpowiedź na pytania wiernych, czasami ta odpowiedź jest interpretowana czy tłumaczona jako werdykt, a nie musi być, to po prostu jest odpowiedź na dylematy wiernych, jest, nazywa się fatwa. To nie jest wyrok sądowy. Fatwa, no właśnie kładi, robi wyrok sądowy. To jest sąd w oparciu o szaria, ale zwracający się do konkretnych występków czy problemów społecznych, kryminalnych i takich. Natomiast ulema, uczeni w piśmie, pojedyncza liczba po arabsku jest alim, wydają fatwa i te fatwa mogą się między sobą różnić i mogą być na najbardziej rozmaite tematy. Na przykład ja pamiętam, jak koledzy moi w jednej z akademii służbowych w Stanach Zjednoczonych śmieli się, bo nie są historykami, tylko zabawiali się czytając rozmaite fatwy, które wydawały rozmaite osobistości. I w pewnym momencie jeden z czołowych intelektualistów, czyli jeden alim, z najstarszej uczelni islamskiej, która się teraz od lat 60. nazywa uniwersytetem i nawet mają programy inżynierskie od lat 60. zeszłego stulecia, wydał taką fatwę. Zapytanie przyszło od wiernego. Niech będzie, że Allah jest większy, Allahu Akbar, to znaczy Allah jest większy. I pod jakim warunkiem może być, czy w ogóle może być w jednym pomieszczeniu mężczyzna, który nie jest krewnym kobiety? Jakie są warunki, żeby coś takiego mogło nastąpić? Żeby z obcą kobietą, czy obcy mężczyzna był z obcą kobietą w jednym pomieszczeniu bez nadzoru? No to odpowiedź była taka, tak długo jak ona go karmi piersią, wszystko może. I oczywiście moi kolesie ze służb specjalnych i wojska uznali to za dobry żart. Ja mówię, stary, to było pytanie o to, czy można niańkę mieć, bo oni nie są logocentryczni, nie używają rozumowania takiego jak my 2 plus 2 równa się 4, tylko mówią po swojemu, więc nie potrafili się wyrazić. W związku z tym ten alim odpowiedział im tak, jak oni by zrozumieli. To dla nas jest śmieszne, bo nie jest jasne, powiedzieli wprost, ale oni w taki sposób właśnie przeprowadzają wywód myślowy. Proszę sobie wyobrazić, i tutaj będę metafizyczny, że 1000 lat temu były wielkie zderzenia w islamie, 1200, 1100, 1000 lat temu wielkie były zderzenia w islamie, dlatego że w pewnym momencie część tych ulema, czyli uczonych w piśmie, dorwało Arystotelesa i Platona. I neoplatonizm się zaczął szerzyć, oni nie wiedzieli dokładnie, jak to pogodzić, bo jednak w greckiej filozofii 2 plus 2 równa się 4. Ale przecież Allah wie, ile to się równa. Nie można powiedzieć, że to 4, nie? Jak Allah powie, że 17, no to 17. Proszę się nie martwić, jakbym Państwu dał wykład tej cywilizacji hinduskiej, to byście tutaj się spłakali ze śmiechu. Bo Arabowie są nam, Islam jest dużo bliższy nam niż cywilizacja hinduska. Taka jest po prostu prawda. Nie potrafili sobie z tym dać radę i część z nich zaczęło traktować Koran jako metaforę. No przecież nie będziemy tak robić. Czyli był ferment intelektualny. Oni się nazywali mutazelici pewnie po polsku.
No i w pewnym momencie nawet zaczęli dominować i dominować na dworze kalifa. Czyli i wykładnia intelektualna, interpretacji islamu, to, że trzeba inkorporować do tego rozum, logos, zaczęła być dominująca. To długo nie trwało, panowanie, po tym jak jeden kalif, zresztą w ich imieniu, torturował kilku tam ludzi, którzy się z tym wybitni, którzy się z tym nie zgadzali, ci zostali uznani za dużo poważniejszych i zniszczono tą orientację. Potem jeszcze było dobijanie tej orientacji, która stawiała na logos i w końcu przeżyły jakieś niedobitki, proszę Państwa, w Jemenie, w takich ich pustelniach. I stąd mamy dowody piśmienne, bowiem od Pirenej do chińskiej granicy spalono wszystko tych mutazelitów, wszystkie prace, a zachowały się prace schowane w ich pustelniach w Jemenie na pustyni, dopiero to odnaleziono w latach 50. zeszłego stulecia. W każdym razie, ogólnie rzecz biorąc, kiedy patrzymy na metafizykę głównego nurtu islamu, który też jest bardzo pluralistyczny, to podstawowym problemem jest to, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego. Nie jest tak, że coś się dzieje, bowiem nic nie może się stać bez woli Allaha. My, chrześcijanie, wierzymy, że Pan Bóg jest wszędzie i Pan Bóg ma wpływ na wszystko. Muzułmanie wierzą, że Allah nie dość, że jest wszędzie, nie dość, że jest, że predestynował, nie ma wolnej woli, to jeszcze, że Allah paraliżuje wszystko. I na przykład nie ma związku przyczynowo-skutkowego między tym, że ja wezmę tą książkę i rzucę w tą kamerę i obalę tą kamerę, chyba że jestem zezwolony. Obalę tą kamerę. Nie ma związku przyczynowo-skutkowego. Otóż ten pocisk co minutę, co sekundę lecąc do celu, Allah dezintegruje. Jeżeli wola Allaha jest taka, że ktoś tę książkę się zakręciło do żarnie, w głowie, no to tak będzie. Wszystko jest zdeterminowane i nie w żaden sposób logiczny. Tylko tak. W związku z tym nie ma związku przyczynowo-skutkowego między tym, czy ja się uczę strzelać, czy nie uczę strzelać. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy Stany Zjednoczone usiłują, czy w Afganistanie, czy w Iraku, z przeciętnego mieszkańca zrobić wojownika, czy policjanta, czy wykonywać jako żołnierza, to oni nie czyszczą broni. I sierżant mówi amerykański, no stary, jak nie wyczyścisz, to ci w twarz wypali. Nie, bo jak Allah tego nie mówią, inshallah, tak jak Allah tak powie, to będzie. Nie no stary, wyczyść broń, ja ci wiesz, potem tu jest muszka, po co? Ja wcale nie żartuję, to są niesamowite problemy kulturowe. Czy ja Państwu mówię, że wszyscy muzułmanie to są tacy? Nie, ale wielu zwykłych dokładnie takich są. I proszę zobaczyć, co się dzieje z imigrantami. Małolaci, którzy wyrastają w takiej kulturze, gdzie nie ma związków przyczynowo-skutkowych, gdzie islam napełnia wszystko, nagle zderzają się z dyktaturą liberalną, dyktaturą przyjemności i marksizmem, lesbianizmem. I się wyzwalają, a potem znajdują się w pustce. Żeby tą pustkę wypełnić, są rozmaite sposoby. Jednym powrót do wiary, a w ekstremalnym wypadku, no to idą wyrżną redakcję albo się wysadzą w powietrze. Wtedy znajdują znaczenie życia. Bo po prostu większość nie potrafi żyć w pustce. Nie tylko chrześcijan, również ich. Bo u nich cywilizacja ich wszystko wypełnia. Ich cywilizacja nie jest od świętego Augustyna, nie zna podziału między Kościołem a państwem. A święty Augustyn uczył o podziale między Kościołem a państwem, a znaczy to coś zupełnie innego niż w Stanach Zjednoczonych sekularni lewacy na prawo. Otóż znaczy to, że każdy chrześcijanin ma prawo do przebywania w
kościele, gdzie władza świecka nie sięga i każdy chrześcijanin ma obowiązek do tego, żeby wyjść na agorę. Nie namawiam Państwa, żebyście palili gazetę wyborczą, tylko wyjść na agorę, czyli przestrzeń publiczną i dawać świadectwo swojej wierze. To był podział między Kościołem a Państwem. Natomiast w islamie coś takiego nie istnieje. Wszystko jest czary-mary. Wszystko. Wszystko. To znaczy redukcja mistycyzmu do najmniejszych czynności w życiu. I nie w taki sposób, jak święta Teresa z Awilu uczyła. W ogóle nie ma rozdziału między niczym. To jest wszystko zintegrowane. Okej. Wspomniałem o werdykcie. Muszę wspomnieć, że było bardzo wiele w historii współzawodniczących szkół. W tej chwili w głównym odłamie islamu, tak zwanym sunizmie, który też jest ultra pluralistyczny, funkcjonują cztery szkoły prawa. To jest Hanbali, jest najtwardsza, potem jest Szafi, potem jest Maliki, a następnie Hanafi. No Hanafi prawi, że kobiety mogą sobie tylko jedno oko zasłonić. Więc jest najbardziej liberalna. Żarty żartami, Hanafi jest rzeczywiście najbardziej liberalna, dlatego że wszystkie szkoły zgodnie z Koranem twierdzą, oprócz Hanafi, że jeżeli jesteście Państwo poganami, to macie wybór taki, ja was wyżynam, albo przechodzicie na islam. Dlatego, że jeżeli jesteście Żydami bądź chrześcijanami, ja wam pozwolę jako bydłu roboczemu żyć. Macie tylko na kolanach mnie obsługiwać. Ale pogani wszystkich już nie ma. Więc szkoła Hanafi, która się wyodrębniła po zdobyciu Indii, czyli niezrelaksowani ludzie podbili nagich ludzi, muzułmanie, to powiedzieli, to może ich też będziemy traktowali tak jak Żydów i chrześcijan się traktuje na Bliskim Wschodzie. Czy jako bydło robocze. No nie, jak nas jest 1 czy 2% rządzących Indią, to nie powinniśmy ich wszystkich wyżynać. Czyli to jest najbardziej tolerancyjna szkoła Hanafi. Tak jak powiedziałem, nawet werdykty mogą być zupełnie inne. Nawet werdykty mogą być zupełnie inne. Zgodnie z tym, jaka szkoła, a jeszcze wewnątrz szkół są podziały ze względu na to, do jakiej na przykład szkoły sufizmu, czyli mistycyzmu się odnosi dany uczony piśmie. Skomplikowane? No tutaj jest ksiądz proboszcz, ksiądz wikary, ksiądz biskup, no właśnie, to jest cywilizacja łacińska. A to, o czym mówię, jest zupełnie inną cywilizacją. Jak to się mówi, welcome to the world. Witamy w świecie. Okej, okay, czyli mamy, to jest ten poziom, powiedzmy, uniwersalny islamu, gdzie różne wariacje na temacie są dostępne w rozmaitych miejscach geograficznych, bardziej lub mniej zmienionych. Teraz powiem troszeczkę o historii. Był chłopak, który w 7-8 wieku żył, nazywał się Mahomet. On był z plemienia Bajrasz. Tata jego umarł na karawanie, więc dziecko wyrastało na początku bez taty. Potem mama go wysłała do krewnych Beduinów. To była jedna z jego koneksji potem. Na pustyni do plemienia swojego. Wysłała go na 3 lata, bowiem po śmierci męża miała ogromne problemy psychiatryczne. Odebrano go z tej pustyni, ale matka nie bardzo sobie dalej życiem dawała radę i umarła. Przyjął nad nim opiekę wujek, który był prominentnym w ich klanie i on dawał mu pomoc i protekcję. Były to czasy, które muzułmanie nazywają dżihadia, to znaczy czasy ignorancji. Bo mam dobrą wiadomość dla Polaków. Prawie cała Europa, szczególnie zachodnia, dziś jest określana jako dżihadia, czyli kraj ignorancji.
taki sposób po arabsku określa się pogan. Czyli chyba, że stawią szkołę Hanafi z punktu kanonicznego, czyli koranicznego widzenia, zachodni Europejczycy idą pod miecz albo się muszą przekawacić na islam. Natomiast Polacy są znowu uważani za muzułmanów. Co prawda Osama Bin Laden w jednej ze swoich fatł napisał, myślał, że znaczy nie wiedział, co pisze, ale napisał, że są wojska norweskie, kiedy chciał powiedzieć, że wojska polskie są w Afganistanie i w Iraku, także Polakom, ponieważ Osama za bardzo się na mapie nie zna, Polakom się udało. Natomiast jesteście wciąż uważani za chrześcijan. Jeszcze przynajmniej przez pokolenie. Potem jak księdza zdradnie, to wiadomo, co będzie. Będzie dyktatura przyjemności, marksizm, lesbianizm i wtedy będziecie, doszlusujecie do norm europejskich. Jak chciał błogosławiony pamięci profesor Gierek. Także będzie dokładnie fajnie tutaj, jeżeli będziecie chcieli. Natomiast jeżeli państwo nie będziecie chcieli, to zrobicie coś innego. Przede wszystkim się będziecie uczyć o tym, co nadchodzi i co już jest w Europie. W każdym razie Mohamed został wrzucony na karawany. Jeździł na karawany i na przykład kiedyś aż do Damaszku dojechał i jego współtowarzyszem podróży był mnich chrześcijański. Już nie pamiętam, czy koptycki, czy nestoriański, czy prawosławny, ale jakiś mnich, więc coś mu opowiedział, jakąś historię o Panu Jezusie, i takie inne rzeczy, co zachwyciło Mohameda, bo Mohamed był niepiśmienny i nie bardzo szkoły nie bardzo do szkół uczęszczał, czy też nie bardzo się rozeznał w niczym. I od czasu do czasu wpadał na takich chrześcijan, jak jeździł na tych karawanach i od czasu do czasu wpadał też na Żydów. No i rzucali rozmaite przypowieści o Mojżeszu, o Abrahamie, tamto owam, to on sobie tak składał te rzeczy do mowy. Proszę pamiętać, że w kulturach przedpiśmiennych, recytowanie poezji i pieśni były najważniejszą i najbardziej powszechną formą komunikacji. Koran jest wielką poezją i nawet się wsłuchuje w jego muzykę, jak ktoś recytuje Koran. I to ma seduce, czyli uwodzić, tak, ma uwodzić. Po jakimś czasie Mohameda zaczęły torturować głosy w głowie i on się temu przeciwstawiał. Uciekał na pustynię pod Mekkę i słuchał tych głosów, a już mógł sobie pozwolić na to, żeby przerwę w pracy robić, bowiem wyszedł za swoją szefową. Szefowa była bogatą wdową i ona była bardzo życzliwa, była tam z 20 lat starsza. On ją obsługiwał, dzieci mieli, było fajnie. I jednocześnie stał się bardzo zamożnym, jednym z najzamożniejszych w Mekce i miał czas na dawanie sobie rady ze swoimi wewnętrznymi demonami i udało się na pustynię do jaskini, gdzie nagle ktoś do niego przemawiał. Okazało się, że to był posłaniec Allaha, Dżibril, czyli Archanioł Gabriel. Przynajmniej tak się to wydawało. No i przekazywał mu rozmaite rzeczy i potem Mohamed przychodził do Mekki, opowiadał żonie, która była pierwszą konwertytką, potem opowiadał swojemu kuzynowi, a który potem został jego zięciem. Nie, zięciem, nie teściowi, tylko Ali, to był jego kuzyn i zięć. Ali był drugim, pierwszym męskiego rodzaju konwertytą. Potem zaczął rozmawiać ze wszystkimi innymi i no powiedzmy po kilku latach miał może za 120 osób. To było bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że w Mece dżihadija, czyli pogański ustrój był taki, że żeby nie było wojny wokół Beduinów i tych, którzy podróżują karawanami, to nie tylko przekupywano Beduinów, nie tylko ich przekupywano, ale również, żeby nie atakowali karawan i żeby dawali protekcję, ale również zgodzono się, żeby ustawić każdego na 360 chyba 5 bóstw wokół meteorytu, który spadł, to się nazywa dzisiaj czarny kamień święty w Kaba, wewnątrz tego zespołu w Mece. I
Mohamed zaczął wzywać, że jest tylko jeden Bóg. I to się wszyscy zbuntowali, bo to nie tylko oznacza rewolucję społeczną, ale również wojnę. Bo się pogodzili tym, że wystawili sobie tych 360 milionów bożków. W związku z tym był bardzo niepopularny, poza tym psioczył na kult przodków i takie inne sprawy. To była zupełna rewolucja społeczna. I od czasu do czasu go straszyli. Zrobiło się coraz gorzej. Wuj jego umarł. Jak umarł wuj, to przestał się cieszyć protekcją. Każdy mógł mu dać w dziób. W pewnym momencie była taka sytuacja, i to jest w hadisach, nie w Koranie, że wewnątrz Kaba, tej świątyni, otoczyła grupa jego współplemienników i chciała go zbić. I on im wtedy powiedział, no rzeczywiście nie tylko jest Allah, a doktryna unitarna, ta, która heretycy głosili tutaj na przykład w Rzeczpospolitej bracia polscy Arianie w XVI wieku, doktryna unitarna jest podstawą islamu. Więc on w pewnym momencie im powiedział tak, no to może jeszcze jego córka jest. Jedna to była bogini, którą uznawano najbardziej w samym mieście Mekka. No to się od niego odczepili, ale słyszeli to jego wyznawcy. W związku z tym to jest właśnie początek tej doktryny oszukiwania, otumaniania. Jedną z wersji Państwo znacie, bo do polskiego języka zawitała wersja językowa jako Ketman. I to jest jedno z oblicz doktryny otumaniania. W każdym razie Mohamed oszuka, nie pobili go, wyszli. Jego zwolennicy byli przerażeni, bo przecież oparł swoje kaznodziejstwo na doktrynie unitaryzmu, jeden Allahu. I on mówi, chłopaki, dziewczyny, nie martwcie się, to był szatan mi tam potrzebny. To był szatański werset. Sura szajtan. Stąd pochodzi w ogóle ta koncepcja szatańskich wersetów. I teraz co? Tych 100, 120 może ludzi, może 150, trudno powiedzieć, bo to statystyk nikt nie utrzymywał, znajdował się coraz większym kłopocie. Mohamed na przykład z kolesiem jednym swoim poszedł i niewolnikiem, którego potem usynowił, poszedł do najbliższego plemienia beduńskiego i poprosił o protekcję, tylko przekręcili kamieniami. 2 lata mu zajęło, żeby podstępem i przez zapraszanie ludzi ze sobą spokrewnionych bądź spowinawaconych załatwić sobie protekcję w Medinie i przez podlizywanie się Żydom, żeby oni nie mieli nic przeciwko temu. Około 50, powiedzmy między 30 a 50 jego wyznawców wysłał do Etiopii, bo powiedział, chrześcijanie was uratują. No rzeczywiście biedni chrześcijanie w Etiopii, cesarz, jak się zjawiła wycieczka z Mekki, czyli z Hidżar, z Arabii, to co się nazywa Arabią dzisiaj, zjawili się tam, no to i powiedzieli, że wierzą w jednego Boga, no to się chrześcijanie cieszyli, nie bardzo tam wiedzieli dokładnie o co chodzi, ale ich nakarmili i kilka lat się ludzie mieszkali, aż do czasu, kiedy się Mohamed ustawił w Medinie i wezwał z powrotem. Tam chyba 2 rodziny przeszły na przeciętne i zostały w Etiopii. Mohamed pracował 2 lata, zanim się przeniósł do Mediny i powiedział, w wersetach to jest, że jego celem jest ustanowienie państwa islamskiego. Naturalnie mieszkańca Mediny tego nie powiedział. On się przeprowadził, jako biedny prześladowany. Uchodźca! Szukający tolerancji. Jak rzucimy okiem na wersety oraz Rasul Allah, taka jest świetna, koniec 8, początek 9 wieku biografia Mohameda napisana przez perskiego konwertytę, którą przetłumaczył na angielski profesor Albert Gillian w Oxfordzie. Świetna, tam jest chronologicznie wykazane wszystko i niektórych świadków znalazł naocznych, znaczy dziadków i pradziadków. Ludzi, z którymi on się znał i zebrał to wszystko i opowiada jako jeden z źródeł mamy bardzo mało. Zaledwie zachowały się powiedzmy z lat
z połowy wieku VII, dwie, trzy strony wersji niektórych wersetów. Czyli mamy tylko opowiastki i przypowieści, nic więcej. Nie ma prawie żadnych źródeł, żadnego poparcia. Przez pewien czas myślano, że Mohamed nie istniał, jak się przeprowadzało badania. Teraz wiadomo, istniał, natomiast były różne wersje Koranu, ale to inna sprawa. W każdym razie opowiem Państwu na przykładzie Mediny, jak się budowało państwo islamskie. Przede wszystkim budowało się przez działalność misjonarską. Na początku z pokorną i pobłażliwością Mohamed odnosił się do tych, którzy się z niego wyszydzali. Tak jak to robił w Mecce, że był bezbronny, on prosił o tolerancję i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Medinie zaczął ruszyć w siłę i zaczęło się od tego, że jak ktoś podskoczył, to dostał w dziób, ale w nocy. Po pewnym czasie już nie dostał w dziób, tylko Mohamed sugerował swoim zwolennikom, że poszli i zasztyletowali. Ale to się wciąż działo w nocy i na małą skalę. W momencie, kiedy zdominował Medinę, na przykład kobieta, jak to zapis jest, że była staruszka, ale miała zaledwie 70 lat. Kobieta żydowska, która wiedziała, że facet plecie bzdury, bo znała Torę lepiej od niego, zrobiła sobie dowcip, kuplet taki recytowała, chodziła po rynku, że facet w ogóle nie ma rąk i nóg, jakieś głupoty opowiada w tym swoim przekazie, czyli w Koranie. Że tak w ogóle nie jest w Starym Testamencie. No to w tym momencie oni się czuli silni, została rozerwana wielbłądami publicznie. To był pierwszy, jeden z pierwszych znaków, że państwo islamskie już jest, już działa, już ma aktywną większość. Jeszcze nie mieli większości w Medinie, ale reszta się bała odezwać. No i po pewnym czasie, jeżeli chodzi o te trzy plemiona, to jedno wypędzono, drugie zniewolono i zabrano wszelką własność, a trzecie wymordowano wszystkich mężczyzn, a kobiety i dzieci na niewoli. Ale dopiero jak Mohamed wygrał. To nie było od razu. Tak samo notabene postępował z poganami, którzy byli Arabami. Dokładnie tak samo. Co to znaczy słowo islam? Oznacza to poddanie się. Jak wspomniałem, jedyny stosunek, jaki Państwo możecie mieć do Allaha, to jest niewolnictwo. I taki jest też stosunek, który Państwo powinni mieć do posłańca Allaha, czyli dla Mohameda. A jak on umarł, to również taki sam stosunek do jego następców. A jak po arabsku jest następca? Khalifa, czyli kalif po polsku. Jego najbliższa rodzina i najbliżsi towarzysze stanowili jądro islamu. Już za jego życia islam zaczął się rozprzestrzeniać zbrojnie. Pierwsza rzecz była taka, że w nich żarzył się fanatyzm. Druga rzecz taka, że połączyli ten fanatyzm z taktyką koczowników, którzy atakowali w sposób koczowniczy nowymi oddziałami i ich przeciwnicy cywilizowani cierpieli śmierć tysiąca nacięć. Po prostu się wykrwawiali. I od czasu do czasu większa armia, 5000 do 15, się zjawiała i udawało im się rozprawiać z aroganckimi cywilizacjami zaawansowanymi, które były jednakowoż osłabione wojną między sobą. Sąsiedztwo bowiem pustyni, to co teraz jest Arabia Saudyjska, składało się ze chrześcijan i zoroastrian, czyli sasanidów Persji. Na bardzo wysokim poziomie cywilizacyjnym, obie cywilizacje, ale wykrwawiające się nawzajem od dziesiątek lat walczące i szachujące się i po prostu osłabiające się.
To, że to były cywilizacje zaawansowane, jest ważne. Proszę Państwa, aby Państwo zrozumieli, czy też przyjęli do wiadomości, że Arabowie, podbijając Dimi, ludy księgi i Persów, którzy byli poddanami, więc albo konwersja, albo śmierć, przejmowali ich cywilizację i zdobycie cywilizacyjne. Na przykład system matematyczny. Persowie przejęli z Indii zero. I to, co my mówimy cyframi arabskimi, to są cyfry perskie i hinduskie. Oni to po prostu przekazali dalej. To samo z filozofią, taką jak Platona, wspomniałem, Arystotelesa. Przecież wiadomo, że greccy mnisi to przetłumaczyli na arabski. Więc kiedy mówimy o, wymieniamy całą serię nazwisk, tak, nazwiska są arabskie, ale bardzo często pod nimi się kryją chrześcijanie, Żydzi, bądź rozmaici ludzi z Azji ludzie z Azji Środkowej, czyli Turkmeni, Persowie, Uzbecy dzisiejsi i tak dalej, i tak dalej. Wpływy arabskie w cywilizacji islamskiej polegały na udzieleniu języka tej cywilizacji. Języka, a nie kontekstu intelektualnego. Cywilizacja arabska to cywilizacja dini, tych, których oni podbili. Przede wszystkim. Okay. Gdy Mohamed zmarł, ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich, natychmiast nastąpiła wojna domowa. Podział na mniej więcej trzy orientacje. Wojna domowa to jest fitna, chaos islamski. Trzy orientacje religijne, ale wojna domowa nie tylko się toczyła dlatego, że były trzy orientacje główne, interpretacyjne islamu, ale również dlatego, że większość plemion arabskich złożyło poddaństwo Mohamedowi kolektywnie na zasadzie traktatu. W momencie, jak Mohamed umarł, powiedział, co to mnie tam obchodzi, że jakiś Omar, jakiś Usman, jakiś tam Ali, to kalifowie, ja mam ich w nosie. Myśmy zostali podbici pod Mohameda, poddaliśmy się jemu, jak już nie żyje, no to wracamy tam, gdzie byliśmy. I tym, kim byliśmy. Więc nastąpiła wielka zadyma, wojna domowa, ale też trzeba tą wojnę widzieć przez pryzmat konkurencji między trzema orientacjami. W momencie śmierci Muhammada już się zaczął pluralizm, ale nie tolerancja. Otóż podział był na trzy orientacje. Sunni, Shia i Qajaraj, czyli Hadżaryci. Okay. Tłumaczę, o co chodzi. Sunnici twierdzili, że najważniejsza jest tradycja proroka. I oni są zwolennikami tego. W tej chwili na świecie 85% wszystkich muzułmanów przyznaje się do bycia w obrębie orientacji sunnickiej. Oni mogą być w obrębie orientacji sunnickiej i być dalej różnorodni, ale odnoszą się do sunni. Sunna, tradycja. Otóż ta orientacja w Medinie wśród współtowarzyszy Mohameda oznaczała po prostu oligarchię. Kto ma być kalifa, następcą Mohameda? Otóż większość jego najbliższych współbojowników, tak zwanych współtowarzyszy, powiedziała, no my i my między sobą zadecydujemy, kto będzie. Ale była też duża grupa, a dzisiaj oni stanowią 15% wszystkich muzułmanów, która mówiła, zaraz, wcale nie, musi być to dynastyczne rozwiązanie, a nie oligarchiczne. W związku z tym naznaczymy najbardziej ulubionego z was, z tych wszystkich najbliższych kompanów, to jest Ali. Ali ma być następcą, czyli dynastia, bo on był nie tylko, że kuzynem Mohameda, to jeszcze był mężem Fatimy, jego najbardziej ulubionej córki, nie najbardziej ulubionej żony.
najbardziej ulubiona żona miała 6 lat, jak się poznali. Ale proszę się nie martwić, proszę Państwa, nie skonsumowano małżeństwa, aż miała 9 lat. Miał, zdaje się, 13 żon razem z 2 odesłał do domu, bo prawdopodobnie nie miało 9 lat. No ale to już taka... Tak było. I ostatnia orientacja to była orientacja etyczna. To są ci hadżaryci. Nie wiem w ogóle, jak to w nomenklaturze naukowej polskiej to słowo jest, ale hadżaryci, oni się nazywali. Hadżaryci uznawali, że kalifą, następcą nie ma być ani oligarcha, ani na podstawie rozwiązań kardynastycznych, tylko ma być najbardziej etyczny muzułmanin. A ponieważ Ali rzeczywiście jest najbardziej etyczny i najbardziej święty, powiedzmy, czy muzułmański, to jego trzeba zrobić takim kalifem. I hadżaryci wsparli tych, którzy się nazwali partią Aliego. Po arabsku to jest Shi'i, czyli Shi'ici, partia Aliego. I to się też nałożyło na wojnę domową. Szczególnie po buncie jednego z takich ostatnich konwertytów z klanu Umayyad, który to klan najbardziej prześladował Mohameda w Mecce. I oni ze swojej bazie w Damaszku chrześcijańskim, który podbili i wysysali przez podatki, przeciwstawili się Aliemu. Ale w pewnym momencie, dzięki pomocy tym skrajnym haradżytom, Ali wygrał. I w ostatecznej bitwie było tak, że strona przeciwna, umajacka, myślała, że polegną, że wszyscy z nich zginą, więc wbili na swoje włócznie kopię Koranu. I nimi wybijali, krzycząc, że teraz trzeba zrobić negocjacje. Bo tak rzeczywiście jedna z sur mówi, że no, oczywiście jest zabronienie, żeby się bili między sobą muzułmanie. Zupełny zakaz. Co oni od samego zarania ignorują i się wyrzynają między sobą, bardziej się wyrzynają między sobą, niż wyrzynają chrześcijan czy Żydów, czyli kogokolwiek innego. Tak im to zajmujemy więcej czasu w wojnie między sobą. W związku z tym Ali zdecydował, że trzeba im odpuścić i się z nimi ugodzić. On będzie kalifem, a oni tam się uspokoją. Ci puryści etyczni, haradżyci, uznali to za zdradę i zamordowali Aliego. Ta wojna domowa trwa do dziś. To znaczy od najbardziej zrelaksowanych, na wpół sekularnych umajadów, którzy dzisiaj są, no nie wiem, władcami Egiptu, czyli al-Sisi, dyktatura narodowo-socjalistyczna wojskowa, aż po oligarchów, którzy na przykład rządzą w Emiratach, przez dynastię, tak jak mamy w Maroko, haszemicką czy saudyjską. Wszystkie formy islamu zostały wypracowane w VII wieku. I mamy też haradżytów, czyli tych purystów najbardziej skrajnych. I oni się nazywają dzisiaj Al-Kaida albo Państwo Islamskie. To jest ta sama mafia. Jest to te same rozdanie. Tylko się zmieniają nazwy. I no, wychodzą nowe autorytety, na przykład jednym z najbardziej ulubionych salafickich filozofów to jest Ali al-Tamamiya. Facet operował w XII i XIII wieku. Oni w tej chwili tłumaczą jego mądrość, żeby wszystkich wyrzynać, którzy nie są muzułmanami, na nowoczesny arabski. Proszę sobie wyobrazić, że odpadła od orientacji głównej haradżytów orientacja pomniejsza, która zaczęła rekrutować ludzi, stworzyła sektę i w Persji Podbitej, i na Bliskim Wschodzie, i ta orientacja
potrafiła przejąć południe Półwyspu Arabskiego. Oni się nazywali Quarmatia, czyli Kwarmaci, chyba tak. Proszę sobie wyobrazić, że w IX i X wieku sam kalifi musiał płacić haracz. Oni na początku wieku X napadali na karawany pielgrzymów do Mekki i zadawali im pytania dogmatyczne, jak to się nie zgadzało z ich interpretacją islamu, to tych ludzi mordowali. 20 tysięcy pielgrzymów zdobyli Mekkę i ukradli czarny kamień święty i go tam u siebie w stolicy trzymali, dopóki 30 czy 25 lat potem kalif nie dał im haraczu. Czyli to, co się w tej chwili przed Państwa oczami dzieje, dla mnie nie jest żadną nowością. Ja tylko po prostu wyciągam jakąś sobie książeczkę. Ja chcę coś wiedzieć o prawie, to w XIX wieku Ignac Wodzicher, taki węgierski Żyd, czy austro-węgierski Żyd, poszedł studiować w Al-Azhar i wprowadził w Europie studia nad prawem islamskim. To wciąż pozostaje jedną z najlepszych książek. Jest stara, ale nie jest politycznie poprawna. On co prawda jest zwolennikiem sunizmu i szyizmu uważa za wielką herezję, no ale to nie ma znaczenia. Jak się wie, to wyciąga się z takich prac, cokolwiek człowiek chce. Teraz tak. Jak islam się rozszerza? Bardzo dziękuję za mapę. Będziemy przeskakiwali między, jak powiedziała Afryki, potem. Ale były dwie metody rozszerzania się islamu. Pierwsza metoda to dżihad, a druga metoda to dawa. Dawa to znaczy czynności misjonarskie, czyli... Ale te czynności zawsze były połączone z handlem i ustanawianiem placówek. Opowiem. O dżihad większość z Państwa słyszała. Zaczęło się od ataków na Imperium Rzymskie, czyli na Bizancjum, które było mniej więcej tutaj, i ataków na Persję. Persowie przegrali od razu, stracili całe Imperium Sasanickie. W Persji były natomiast dużo twardsze bunty, bo oni nie byli uznani za lud księgi, czyli nie byli uznani za bydłowdymi, tylko byli uznani za pogan. Oni się tam przez 30 lat buntowali co najmniej. Zajęło, według studiów profesora Bujek, 250 lat, zanim połowa ludności stała się muzułmańska. To był mały procent najeźdźców, którzy kontrolowali takie państwo, obalali, kontrolowali. A jak to się działo? Proszę sobie wyobrazić tutaj. Są garnizony. Bizantyjczycy nie potrafili zmobilizować garnizonów i przerzucić ich na jedno pole bitwy, tylko pilnowali na przykład tutaj w Ziemi Świętej, pilnowali gdzieś tu, pilnowali tam, a rabowie sobie jeździli w jedno miejsce albo w drugie. Nie potrafili się chrześcijanie zorganizować w taki sposób, znaczy imperium było niezdolne zmobilizować armii i przerzucić tak jak trzeba. A koczownicy są bardziej mobilni. Poza tym koczownicy od lat uprawiali to samo, to znaczy napadali, palili, rabowali, porywali ludzi i uciekali do siebie na pustyni. Poza tym od wielu lat były fale, mówimy z 1000 lat co najmniej, fale koczowników, które przechodziły na terytoria cywilizowane i się osiedlali. Część z nich się cywilizowała, część z nich zostawała jako półkoczownicy i tych półkoczowników Arabów Imperium Rzymskie, a potem Bizantyjskie wynajmowały jako najemników, żeby bronili przed tymi piratami pustynnymi. No i tak długo jak nie było islamu, to jakoś to wszystko szło. Część z tych Arabów przeszła na chrześcijaństwo. Ale pamiętajmy o tej zależności plemiennej.
To znaczy pół plemiona siedziało u chrześcijan, a pół, powiedzmy, ćwierć tego plemiona przeszło na chrześcijaństwo albo na judaizm, ale reszta była tutaj dalej zagłoczowana. W tym momencie dostała islam. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jest śmierć przez tysiąc naczyń, bowiem rok do roku, nie, raz na dwa tygodnie zjawia się horda, morduje rolników, porywa kobiety, dzieci na niewolników. Proszę sobie to wyobrazić. I potem wojsku bizantyjskiemu nie tylko nie udaje im się złapać, ale wojsko bizantyjskie staje w obliczu kłopotów aprowizacyjnych. Bo jak się morduje rolników, to kto wyprodukuje w tej prowincji jedzenie? Dla koczowników to żaden problem. Oni sobie zawsze coś tam ugryzą, wszystko jedno. Ci z Państwa, którzy interesują się, jak wyglądało życie koczowników, jest taka książka napisana o dyplomata brytyjski w połowie wieku XX, Thesinger. On spędził 3 lata z chłopakami z plemienia jednego. Tutaj i chodził po miejscu, które się nazywa Martwy Kwadrat. Przemierzył 3000 mil z nim. Piją mleko wielbłąda. Jak od czasu do czasu coś przeleci, po prostu im to strzelają, wtedy z łuku i jedzą, ich nie obchodziło. Wymatać właściwie żadnych taka grupa nie miała. Po prostu sobie podróżowali, rabowali wielbłądy i innych i na tym polegało ich życie. A tutaj nagle zaczęli napadać na ludzi, którzy mieli bardzo dużo rzeczy. Znaczy w mniemaniu koczowników. I Allah im mówił, co? Dżihad jest jedyną formą, która gwarantuje dostanie się do nieba. Każdy, który ginie w trakcie świętej wojny, dżihad, jest szahid. To znaczy, jeżeli pan pójdzie i teraz się pan wysadzi i zabije połowę sali, to pan jest męczennikiem, takim jak dla Polaków, no, Robisz Pilecki. Ja wcale nie żartuję. Mohamed sam powiedział, że on nie wie, czy on pójdzie do nieba, bo to jest wola Allaha. Ale wie, że jak zginie na jednej z ekspedycji, to na pewno pójdzie do nieba. To jest jedyna gwarancja. To również jest ta obietnica, którą się daje małolatom, którzy są sutenerami czy dystrybutorami narkotyków w Belenek w Belgii. Damy wam śmierć, dostaniecie raj. A tutaj jak gnoje jesteście na tym zgniłym zachodzie. Takim mówią imamowie, takich indoktrynują. Jedyny sposób na dostanie się do nieba to jest śmierć w ramach dżihadu. Jedyny gwarantowany sposób. I proszę sobie wyobrazić, nagle w miastach, w garnizonach zjawiają się fale uchodźców, rolników i ich rodzin i nikt nie produkuje żywności. No to z punktu widzenia logistyki wojsko nie chce być ciężarem na ludności, to się przenosi do dalszych fortec i bliższych. No to zostaje albo trochę tego wojska, albo nic i się zjawiają znowu koczownicy i mówią w mieście księdzu biskupowi. Wyszydamy wszystkich, albo się poddajecie i zostaniecie dili. Ksiądz biskup niestety nie czytał Koranu i nie bardzo kapuje, o co chodzi, więc się zgadza, bo myśli, że to jest taki układ, jaki jest układ między cywilizowanymi. To znaczy, że my tam sobie dalej żyjemy, robimy swoje, musimy od czasu do czasu coś zapłacić, oni nas nie będą męczyć. No nie. Właśnie, że będą męczyć. Właśnie w tym momencie poddania się staje się permanentnym niewolnikiem, bydłem roboczym muzułmanów, którzy mają być tylko i wyłącznie panami. Dżihad jest jedną z form zdobycia. W taki sposób padło wszystko. Małymi bardzo siłami. Zajęło muzułmanom 17 lat świeżo konwertowanym Berberom i Arabom. 17 lat, żeby zdobyć Hiszpanię. Król Rodrigo Wizygocki, który nie był popularny wśród Ibero-Rzymian, wyjechał do bitwy, armię rozbito, zginął. On pościągał garnizony zewsząd. Armia była mała, ale większa od armii islamskiej.
dostał łeb, potem już wszyscy tylko uciekali, albo się poddawali. Albo się poddawali. W ten sposób władza islamska przelała się przez Pireneję. Dopiero pod Poitiers, czy tu Karol Młot, dziadek Karola Wielkiego, dał im łupnię. Już do dużego stopnia przestali się zapuszczać w głąb tego, co my znamy jako Francja, chociaż z wybrzeża ludzi porywali jeszcze przez 1000 lat. Ostatni raz porywali w XVII wieku, notabene flota turecka się pokazała w okolicy Marsylii jako sprzymierzeńcy króla Francji przeciwko Habsburgom. Pierwszą rzecz, jaką zrobili, to wysłali ekspedycję, żeby trochę niewolników złapać. Tak, to jeszcze było w XVII wieku, czyli 1000 lat po bitwie pod Poitiers. Okej. Okay. Po podbiciu Persji uderzyli Arabowie na Azję Środkową. Właściwie ich zagony doszły do Chin. I tam na granicy Chin dostali łupnia i ponieważ kalifat zaczął się rozpadać, umajacki, a potem abasycki, no to zajęli się swoimi sprawami, konwertytowani Turcy, też koczownicy zaczęli zdobywać miasta, oazy. I tak to mniej więcej było trochę w rozsypce. Ciekawa jest historia podboju Indii, bo to się nie stało od razu przez dżihada. Stało się to falami. Pierwsza fala w VIII wieku zdobyła prowincję Sindh. To jest teraz Pakistan. A stało się to dlatego, że jacyś muzułmanie znaleźli się na Ceylonie w sprawach handlowych i misjonarskich i płynęli z powrotem do Arabii, ale sztormi z Rusji piraci zaatakowali, wzięli do niewoli, zabili facetów, a zostały kobiety. W związku z tym kalif się upomniał, wysłał jednego ze swoich gubernatorów, który miał 17 lat i mała armia muzułmańska rozwaliła armię, która była przynajmniej 10 razy większa, bo byli lepiej zorganizowani i również dlatego, że struktura społeczna i etniczna Indii była niesprawiedliwa. To znaczy ani lud, ani nawet średni lud nie w cywilizacji kastowej nie identyfikowali się ani z państwem, ani z elitami brahmańskimi. W związku z tym po podboju część brahmanów zaczęła kolaborować, część przeszła na islam, a lud po prostu się porządkował. Poza tym większość to nie byli hinduiści, tam była też duża grupa wyznania Jat, to jest inne, które hinduiści dyskryminowali. W każdym razie na ostatni ogień wziąłem Indię, dlatego że wspomniałem Dawa. A zanim przejdę do Dawa, czyli misjonarskiego sposobu rozszerzania się islamu, to jeszcze wspomnę państwu to, co państwo doskonale wiecie, mianowicie pchnięcie Turków osmańskich, którzy zastąpili Turków seldżuckich jako dominująca grupa na Bałkanie i zdobycie dużej części południowo-wschodniej Europy. W pewnym momencie zdobyli na Rzeczpospolitej Podolę i na mapach państwa islamskiego Podolę jest zaznaczone jako Dar al-Islam, czyli kraj islamu. Tak, to nie jest żart, jeszcze państwo o tym powiem, co to znaczy ten Dar al-Islam i Dar al-Islam. Jaka jest wizja świata z punktu widzenia islamskiej geopolityki. Teraz Dawa, jeżeli mogę prosić o mapę Afryki, bo to się zaczęło od Afryki. Po podboju rzymskiej Afryki Północnej, czyli bizantyjskiej, Arabowie zaczęli na islam
przewalać Berberów. Nie było tak proste, bo część Berberów była chrześcijanami, duża część Żydami, a mała część, znaczy wielka część poganami. I na przykład było powstanie Berberów, gdzie przywódczynią tego powstania była żydowska kobieta, która nazywa się Kana. Kochana, czyli Kochan, to znaczy po hebrajsku kapłan. Nie tak, ksiądz. Kapłan to jest taki, co pilnował świątyni. Nie mylić z rabinem, który jest uczony w piśmie i nauczycielem, to jest coś innego. I nie mylić z Mahometem, to jest kolej jeszcze inna cywilizacja. Okej. Przez pustynię po pewnym czasie zaczęli muzułmanie wysyłać karawany. Głównym, niestety, towarem od zarania dziejów jest co? Trzeba trzymać. A, trzymać. Głównym towarem, który mieli, zresztą od zarania dziejów tak jest, to byli ludzie. Miliony ludzi przez 1500 lat ukradziono z Afryki, większość z nich ginęła po drodze na północ. Potem jak się zjawiali, dużo z nich zostało kastrowanych, w związku z tym to wytłumacza, dlaczego w Arabii Saudyjskiej jest tak mało czarnych. Ale miliony zostały sprzedawane w niewolę i porywane przez muzułmanów. Te karawany szły również w obie strony, bo z Mali, to jest mapa nowoczesna, więc trochę inaczej to wyglądało, złoto szło i rozmaitości. W każdym razie tutaj było dość dziko, w związku z tym muzułmańscy kupcy, którzy się tu wybierali, ustanawiali wszędzie to, co Europejczycy nazywali faktorią, czyli taką placówką. I w tej placówce obowiązywało takie, a nie inne prawo. W tej placówce obowiązywało takie, a nie inne prawo. W tej placówce obowiązywało takie, a nie inne prawo, czyli szariat. I były reguły jednoznaczne. A w morzu dzikości był to pewien punkt odniesienia. Poza tym większość z prominentnych kupców, którzy by się przemieszczali karawanami, o tak i w końcu tutaj mniej więcej, potrafiło czytać. W związku z tym kacykowie rozmaici i królowie, władcy afrykańscy, zaczęli od nich zasięgać informacji oraz porad. Ponadto ci kupcowie tutaj niekiedy szli na emeryturę jako ludzie święci, którzy głosili Koran, ale nie dynamicznie, szczególnie sufici, po prostu otwierali jakąś swoją budkę i siedzieli, na przykład tutaj gdzieś w okolicach Kamerunu, i siedzieli w budce, a tam lokalni ludzie mówią, ale fajnie, bo nasi ci kacykowie to zabierają nam dziewczyny na poświęcenie człowieka w ramach takich guseł, a ci są fajni, bo nam rad udzielają. Ludziom zwykłym, tak samo jak królom, i jeszcze są bardzo moralni. To siedzą i jak my damy im datki, to oni się niczego innego nie spodziewają. Oczywiście nie była to pełna islamizacja Afryki i to trwało setki lat, ale po pewnym czasie nie tylko elita rządząca się przyzwyczaiła do tego, ale również lud. I lud swoje gusła pogańskie inkorporował w islam. Z jakimś nagle prosili, żeby mi po arabsku coś na amuletach napisać. I religie miejscowe, czy też te gusła miejscowe łączyły się z islamem. Mniej więcej w połowie wieku XVIII i XIX od Mauretanii, co dzisiaj jest Mauretanią, aż do tutaj, do Sudanu, pojawiły się ruchy reformatorskie. Mianowicie wiele młodych osób, chłopców, podróżowało do Mekki.
gdzie uczęszczało do szkół, chociaż niektórzy dotarli tylko do Egiptu i do tego Al-Haza. I tam im mówiono o tym, jak czysty powinien być islam i że oni przyszli właściwie z dżihalija, jak oni dozwalają, że u nich w tych ich krainach bezczelnie są tradycje pogańskie. Pamiętajmy, to już 1000 lat islam penetrował tutaj, zanim twarda wersja objawiła swoją twarz. No i się zaczęły powstania i zawsze tak jak w islamie od VII wieku, tak jak haradżyci obiecywali, że będzie czysto islamskie państwo, że wszystkie niesprawiedliwości, niesprawiedliwe podatki, wszystkie zło, całe zło zostanie usunięte i będzie czysty islam. I w Afryce tu wschodniej warunki były w pewnym sensie podobne do zachodniej i środkowej, tu się nie udało z różnych powodów. Głównie dlatego, że silniejsi byli kolonialiści, których głównym celem było rozbicie podstawy handlu muzułmańskiego, to jest niewolnictwo. I za to się do dziś przeklina. Rozpadła się komercyjna potęga islamu w momencie, kiedy nie można było już handlować ludźmi. To samo w Indiach, notabene. Dzięki kolonialistom brytyjskim. I francuskim też. I to nie jest usprawiedliwienie, tylko opis, co się stało. To było podcięcie podstawy egzystencji. Ale tutaj, w kilku miejscach wybuchły takie bunty tych purystów, kadżarytów XVIII-XIX-wiecznych, na przykład Dom Fodio zbudował sobie sultanat Sokotą. Ale zjawili się Francuzi i już za bardzo to się nie udawało. Czyli jest taki etap, kiedy islam toleruje, heterodoksję oraz rozmaite manifestacje wyznań pierwotnych. Czy możemy się przerzucić na Azję? Opowiem Państwu coś, byście Państwo nie myśleli, że jest to, że tylko mam same straszne wieści. Opowiem coś Państwu o Indonezji. To jest kilkadziesiąt tysięcy wysp i wysepek i atolów. Proszę sobie wyobrazić, że islam usadowił się w faktoriach i portach, gdzie znowu mieli bardzo przejrzyste prawo szaria i byli wzywani w sprawach konsultacji przez władców, już wyższy poziom niż w Afryce, oraz zaczęli się wszędzie zresztą żenić z tubylkami. W pewnym momencie używali Indonezję i to, co jest dzisiaj Filipinami, jako odskocznie do penetracji dalej, ale po pewnym czasie Imperium Chińskie po prostu wywaliło wszystkich muzułmanów, którzy się tak identyfikowali. Został tylko lud Hui. To się, tak się nazywają muzułmanie, a po komunie to oni jeszcze mniej wiedzą niż przeciętny Europejczyk środkowo o swojej przeszłości. Tylko tyle, że nie jedzą świn. A o religii nic innym, no oczywiście Saudyjczycy już im wysłali misjonarzy, także pewnie jak komuna chińska pozwoli, to będą mieli piątą kolumnę islamską, ale myślę, że komuna chińska nie pozwoli. Wyrzucono muzułmanów z Chin. Ekspulsja była masowa, wszystkich. I oni się przenieśli tutaj, do Indonezji, żenili się dalej z kobietami miejscowymi, udzielali rad. I po pewnym czasie na Borneo, Sumatrze, Jawie zaczęli wysyłać w głąb misjonarzy, dokładnie takiego samego typu jak w Afryce. To znaczy, no święty Bóg, co się osiedlali, niektórzy się znali na medycynie, lepiej niż ci szamani muzułmańscy. I w wielu miejscach islam spowodował pewne złagodnienie stosunków. Na przykład w Afryce islamowi się kanibalizm podobał. I starali się wpływać, chociaż czasami władcy, żeby wymóc na
na misjonarzach, czy też na kupcach posłuszeństwo, kazali im uczestniczyć w jakichś tam ceremoniach, również takich, gdzie było zabijanie ludzi na rzecz miejscowego bóstwa. W większości wypadków albo były ostre konsekwencje, albo uczestniczyli. Teraz opowiem tylko jedną taką sytuację z wysp indonezyjskich. Otóż w pewnym momencie się wprowadzili na Borneo misjonarze, suficcy, czyli tacy, którzy byli tak synkretyczni, że aprobowali prawie wszystko. Ale na tej wyspie był taki zwyczaj, że kobieta postpartum, to znaczy po urodzeniu dziecka, trzeba było ją wsadzić na rożen i opiekać, aż się pojawią bąble, bo to miało wypędzić złe duchy. W związku z tym jeden z tych misjonarzy sufickich powiedział lokalnemu kacykowi: mi stary, może tak ją położymy przy ognisku, że nie trzeba na ten rożen wsadzać. No i tamten się zgodził. I to była zmiana kulturowa. Dzięki islamowi. Państwo się mogą śmiać, czy też, że to brzmi okropnie, ale islam też jest zaawansowany w porównaniu do dziczy zupełnie. I tam naprawdę przestali te biedne kobiety opiekać na tym rożnie. A to było zupełnie nagminne. Czyli to jest drugi sposób rozszerzania się islamu. Przez handel, i handel był połączony z misjonarstwem. Otóż muzułmanin nie ma prawa według Koranu mieszkać pod władzą niemuzułman. Chyba że chce pracować na to, żeby ten kraj stał się muzułmańskim. I w taki sposób pozwalano w sensie religijnym handlowcom jeździć po świecie i rozszerzać islam. To wtedy można. Natomiast zgody na życie pod władzą niemuzułmanów nie było. W momencie zwycięstwa, szczególnie w dżihadzie, sprawa była bardzo prosta. Władcami byli muzułmanie, a bydłem byli dini. Bydło, lepiej być bydłem, niż być wyrżniętym i wypędzonym, czy też uciec. Jeżeli chcecie Państwo poznać najlepszą kronikę i opowieść o dżihadzie, napisał to to jeden imam o tak zwanym leworęcznym zdobywcy, który zrobił inwazję Etiopii i atakował Etiopię przez 17 lat i wydawało się, że wygrali. Wyrzynali ludzi, była masowa apostazja ze strachu, zniewalali i oni to sami opisują. Jest to książka z XVI wieku. W tej chwili ją przetłumaczył na angielski ksiądz katolicki z Australii. Świetna książka. Jak chcecie Państwo zobaczyć, jak z punktu widzenia dzień po dniu wyznawców Allaha wygląda dżihad, nie ma lepszego źródła. Kiedy powstaje taki system, gdzie rządzą muzułmanie, to po kilkuset lat ludzie, a czasami nawet szybciej, ludzie chcą się wpasować. Pamiętajcie Państwo, jak tutaj wstępowali do komuny, żeby mieć swobodę. No to tam następowała pod władzą muzułmańską apostazja. Z chrześcijaństwa, zoroastrianizmu, z hinduizmu, bo jak to się mówi, ludzie chcą żyć. A jeszcze niektórzy chcą żyć dobrze. Ale na początku islamu, do końca kalifatu umajackiego, większość zdobywców przyjmowała konwertytów, których nazwali Maula. To był system skomplikowany, bo nie tylko musieli wyznać, że nie ma Boga, tylko Allah, a Mohamed jest jego prorokiem, ale musieli się również wpisać, zalogować do jakiegoś klanu i stawali się częścią tego klanu i plemiona, żeby mieć protekcję. Ale ich traktowano jako obywateli drugiej kategorii. Dimi, czyli Żydów i chrześcijan, traktowano jako bydło, natomiast tych nowych konwertytów traktowano jako ludzi drugiej kategorii. Arabowie w ogóle nie mieszkali w zdobytych przez siebie miastach, tylko budowali cytadele i garnizony obok. Proszę sobie wyobrazić, jakby Niemcy okupowali Warszawę i nie tylko zgetoizowali Żydów i chrześcijan polskich zgetoizowali, tylko żeby tylko siedzieli w cytadeli. Dlatego, że jakikolwiek kontakt
z chrześcijaninem czy Żydem to zanieczyszcza. Oczywiście kobiety brali wypowiedź. Wygramy wojnę, pobierzemy kobiety, no to nie ma mowy. Natomiast im Koran pozwala, żeby muzułmanin miał żonę chrześcijanę. Dobrowolnie bądź z przymusu. Pozwala Koran. Ale dzieci są muzułmanami. W takiej atmosferze, gdzie poniżano dymin. Proszę sobie wyobrazić, przeczytałem taką fatwę z XVI wieku w Indiach, gdzie nakazywano podczas pobierania dżizja, czyli obowiązkowego podatku od dymin, od bydła, nakazywano spróbować twarz temu, który brał ten podatek. Bo w Koranie jest napisane, że trzeba poniżać. I ten system, o czym najlepiej pisze Bat Yeor, to jest taka Żydówka egipska, teraz szwajcarska. Bat Yeor opisała system dymitius, czyli co oznacza bycie dymi, nie muzułmaninem, pod władzą muzułmańską. W Hiszpanii, w Andaluzji, na przykład jak na kolanach chrześcijanin dawał podatek, to go się biło w twarz. Publicznie, żeby wszyscy widzieli, kto jest panem. W Grecji chrześcijanin musiał jechać bokiem na osiołku, że jak się zbliżał, tylko na osiołku, nie mogli jeździć na koniach, jak się zbliżał muzułmani, to chrześcijanin miał obowiązek spaść na twarz i mu bić pokłon. Wyobrażacie sobie po setek lat, w jaki sposób się zachowują Koptowie, w uniżony sposób. Tutaj tylko było 50 lat okupacji sowieckiej. A co ze wszystkim tu zrobiono? Proszę sobie wyobrazić, 1000 lat siedzą pod taką niewolą i są poniżani non-stop. Ja widziałem dzieci koptyjskie potatuowane z krzyżami, bo wtedy ich nie można porwać i na islam przeprowadzić. A jednocześnie ci wyznawcy Chrystusa tam, Kopci, żyją w ciągłym strachu, który zinternalizowali i są przyzwyczajeni do bycia bydłem. Mogą zbierać śmieci i takie rzeczy robić. Świnie spędzać. To jest właśnie los tych, którzy trafią pod rządy islamu. Teraz słowo o geopolityce. Każdy kraj, najbardziej ludny kraj muzułmański jest Indonezja. Każdy kraj, który jest zdobyty przez islam, jest uznawany za dom islamu, czyli dom poddania się, a poddanie, czyli niewolnictwo, co to znaczy? Pokój. Po arabsku, po islamskiej wyobraźni, poddanie się dopiero oznacza pokój. Każdy kraj. Opowiem Państwu taką anegdotę. A cała reszta, dalej znam, to co nie jest opanowane przez islam, cały świat, gdzie nigdy nie był pod wodzą islamu, nazywa się Dar-al-Harb, czyli kraj wojny. Proszę sobie wyobrazić, że komuniści, Lenin, ściągnął to od islamu. Była ojczyzna proletariatu, gdzie był pokój, a reszta to był imperializm i tam należy toczyć wojnę, dopóki cały świat nie będzie komunistyczny. To jest dokładnie wyobraźnia islamu. Ja nie wiem, czy on to zrobił świadomie, czy nieświadomie, ale tak komuna to skopiowała z islamu. I taka jest wyobraźnia islamu też. Mapy teraz rozdają, gdzie Kamieniec Podolski jest ich. Kiedyś brałem udział w takim przyjęciu, gdzie dyplomatka hiszpańska była między innymi i również dygnitarze saudyjscy i ktoś powiedział, tam w Riyadh, i w innych miejscach w Arabii Saudyjskiej zawsze macie jakieś tam ulice, czy nawet place, czasami mają europejskie nazwy, a jeden z obecnych ma jakie, na przykład Al-Andalus. A ta hiszpańska dyplomatka pyta się, no dlaczego? A odpowiedź była, bo pamiętamy. Bo to jest ich. Bo to kiedyś było islam. Jak było islam, to jest ich. Na zawsze. Nie ma wyjścia. Więc to też trzeba pamiętać, że to jest ich wyobraźnia. Teraz jak temu zaradzić? No są różne sposoby. Wspomniałem Chińczyków, a wiecie też Państwo, Hiszpanie to samo zrobili. Po prostu ekspulsja. Inna rzecz,
inny sposób, to jest teraz w nowoczesności to będzie jakiś bunt populistyczny, pojawi się jakiś demagog i będzie starał się powtórzyć na muzułmanach to, co Hitler na Żyda zrobił. A wcale nie żartuję, to są takie opcje. Następna opcja jest taka, że będzie dalszy przyrost demograficzny i po prostu muzułmanie staną się większością i demokratycznie sobie zagłosują i wygrają. To jest taka bezkrwawa wersja. Ja nie uważam, żeby służby specjalne francuskie i wojsko się na to zgodziły. Niedawno byłem na konferencji w Saint-Cyr i zawdzięczam taka podchorążówka we Francji. Zaręczam Państwu, że jest część ludności Francji, zwykle konserwatywni katolicy, którzy wciąż mają genitalia i wiedzą, co zrobić. Zobaczcie. Teraz co mają robić Polacy? No to, co sobie Państwo myślicie. Przypominam, że tutaj od XIV wieku po ucieczce części zwolenników Tochtamysza pod ochronę wielkiego księcia Witolda, tutaj w Międzymorzu, a szczególnie w Rzeczpospolitej, mamy Tatarów. Tatarzy, którzy we wszystkich naszych wojnach walczyli. Jedyne było potknięcie, to z dwie chorągwie Lipków się zbuntowały i uciekły do Turków, a tam ich traktowano było jako niewolników, a to byli szlachta. Więc większość wróciło się. A tak, to co? Szwadron w 13 pułku ułanów wileńskich, wojna bolszewicka, Podlasie to jest matecznik nie tylko polskich Tatarów, ale i AKNZ. Już nie mówię o tym Państwu, że Roman Dmowski wywodził się ze wsi Dmochy, która była tatarska. O tak, szef endecji Tatar. Tak jest. No i co? Przeszkadzali nam ci muzułmanie? Większość i tak przeszła na katolicyzm po kilkuset lat, więc nie było problemu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj siedział naród rządzący. To znaczy Polacy wiedzieli, że są Polakami i nie mieli żadnych kompleksów. Natomiast lewactwo w zachodniej Europie wytłumaczyło Francuzom, Duńczykom, Holendrom i innym, że powinni być niczym. Wprowadziło nihilizm. Ateizm rozwaliło podstawy cywilizacji zachodniej. W związku z tym ci ludzie, im już wszystko jedno. Oni się zgodzą na wszystko. Dyktatura przyjemności jest apogeum ich szczęścia. Jeżeli Polska się temu nie podda, nie ma w ogóle czego przejmować. Jak potrzebują ludzi pomocy, naturalnie, ja ze swojej pracy wiem, że najlepiej pomagać tam, gdzie jest wojna, na miejscu, jeżeli chodzi o uchodźców. Już nie wspomnę o tym, że Arabia Saudyjska ma przynajmniej 3 miliony wolnych miejsc w klimatyzowanych namiotach. Bo te namioty stoją puste, bowiem są tylko używane raz do roku na tą wielką pielgrzymkę. Czyli Arabia Saudyjska może sobie wziąć, ile chce, tylko że nie chce. Ale poucza Polskę, Al Jazeera na przykład, że Persja wzięła tych uchodźców z Gułagu, co potem poszli do armii polskiej pod generałem Andersem, a Polacy teraz tacy nietolerancyjni. Jakiś Sowiet musiał pisać ten tekst. Nie ma się czego obawiać, tak długo jak Państwo wiecie, kim jesteście i co chcecie. W momencie, jak nastąpi to, co profesor Koneczny nazywał kołobłąd, czyli zupełne rozprężenie, no to jesteście tak samo skasowani jak Duńczycy czy Szwedzi. Jak nie chcecie, to nie będzie. Naród rządzący dyktuje, jak ma być i dyktuje, że na przykład Bydlak nie ma prawa zachowywać się jak Bydlak w stosunku do kobiety, bo dostaje w dziób. Dostaje w dziób od pierwszego lepszego przechodnia i dostaje potem dziób od prawa polskiego. To sobie mogło być, ale nikt normalny nie weźmie milionów, tak jakby chciała towarzyszka Merkel. To szkoła w Moskwie, czy... Także... Przyleciał tu kiedyś bardzo święty człowiek i powiedział wam, ku mojemu wielkiemu bólowi, dzisiaj to powinien to zrobić 10 lat potem,
89. Jakby to powiedział w 89, to by zmiotło komuny i koło nie było. Niestety za wcześnie powiedział, bo przyleciał tutaj pod koniec lat 70. powiedział, nie lękajcie się. Strach to zły doradca. Trzeba poznać ten system i obiecuję, jeszcze mam 5 rozdziałników do napisania i będzie książka pod tytułem Światy Islamu, gdzie tam wszystko jest wytłumaczone racjonalnie, nawet wam, was zarzucę, proszę państwa, z moimi informacjami o takich sektach, o jakich większość muzułmanów sama nazywała, nie słyszałem. To wszystko będzie. Trzeba się przygotować, po pierwsze intelektualnie, a przy okazji cały czas trzeba być silnym duchem, żeby nikt, jak to było w dowcipie Radia Jerewan, żeby nikt nie wmawiał państwu, że jesteście wielbłądami. Po prostu, jak wiecie, kim jesteście, to nie ma problemu. Szczęść Boże, dzięki. Pytanie było takie, skąd byli zainteresowani islamem? No jak byłem dzieckiem, to mi rodzice i babcie mówiły o tym. Jak byłem dzieckiem, pamiętam, widziałem obrazy i posągi Matki Boskiej, gdzie Matka Boska stoi nie depcze męża, tylko depcze półksiężyc. No i się od razu spytałem, powiedzieli zgodnie z prawdą, że tutaj były najazdy Tatarów. Tatarzy byli muzułmanami i to jest ich znak, Półksiężyca i to jest też znak Imperium Osmańskiego. Stąd się zacząłem interesować. Potem, gdy studiowałem, to interesowałem się na studiach podstawowych w San Francisco i w Kalifornii, to interesowałem się Imperium Osmańskim oraz ogólnie muzułmanami w Związku Sowieckim. Nawet napisałem, to się po polsku nazywa praca licencjacka o sowieckich muzułmanach pod Gorbaczowem. Dlaczego? Bo się zgłosiłem na ochotnika do Afganistanu, więc czytałem o Afganistanie i czytałem czytałem o Związku Sowieckim, bo myślałem, naszym dowódcą miał być Rafał Ganganowicz i byśmy poszli oczywiście na północ wyzwalać Sowiety, żeby was tutaj wyzwolić na samym końcu. Chłopcy są głupi, nie? Taki był pomysł, ale że chciałem wiedzieć, co się ładuje, no to czytałem książki, poza tym chodziłem na wykłady do różnych profesorów i pamiętam, był taki profesor Halil Inalcik, to jest na zachodzie najsłynniejszy osmanista, specjalista od imperium. I on opowiadał o takim przypadku, gdzie podczas ostatecznego oblężenia Bizancjum sąsiednie miasto Galata zawarło rozejm z Osmańcami. Nie rozumiem, że muzułmanie nie uznają równego rozejmu z niewiernymi. No i oczywiście ci z Galaty myśleli, że przeczekają. Jak tylko padło pod Konstantynopą, to dostali w łeb i cześć. Oni byli wielce zdziwieni. No i tak to mi zapadło w głowę. Ja sobie czytałem, oczywiście to była stara historia, poza tym jeszcze studiowałem historię Bizancjum w ramach moich studiów o Rosji. I tam nagle islam okazał się bardzo ważnym wątkiem. Na studiach doktoranckich badałem Bałkany jeszcze ponownie. A teraz od jakiegoś czasu, ponieważ mamy do czynienia szczególnie po 11 września z wojną w Iraku i w Afganistanie oraz różnymi działaniami kontrterrorystycznymi i zrozumiałem, że moje badania o muzułmanach sowieckich, afgańskich i o Bałkanach i Imperium Osmańskim to był błąd, bo to się zaczynało na Arabii.
od samego początku. Więc żeby objąć to wszystko, żeby zrozumieć, no to trzeba zejść do 7-8 wieku. I w tym momencie, jak widać zręby zachowań, które się przenoszą na XXI wiek, to nie ma żadnych tajemnic. Oni po prostu powtarzają tą samą rutynę, ale ból, od nowa, od nowa. I tak już jest. Ale był pochód w Afganistanie? Nie, bo prezydent Reagan powiedział tak. Marek, Stingers. Marek, Stingers. A, poślemy Stingers. One dalej latają niż ja. Mnie tylko z katapulty można wystrzelić. Nie, skasowano ten program. Ja na tym się skończyło, że mnie spytali, czy się zgłoszę. Robiła to organizacja Pomos, a osobą główną, która to organizowała, był Henio Skwarczyński, taki pisarz. No i jego najlepszym przyjacielem był Rafał Gandanowicz. I Rafał miał, on trzepał czerwonych od urodzenia właściwie. I to było wszystko już zorganizowane na poziomie kontrszwajcarii, o czym oczywiście ja nie wiedziałem. Te wszystkie szczegóły dopiero się dowiedziałem z racji mojej pracy w XXI wieku. Notabene szefem uzbrojenia tych zabaw był świętej pamięci generał Walter Jajko, Władek Jajko, herbu jelita, syn oficera II EP, kapitana Jajko zresztą. O tym też nie wiedziałem naturalnie, w latach 80. dopiero się dowiedziałem jakieś, nie wiem, 15 lat temu. Bo był moim kolegą, pracował ze mną jako profesor od spraw strategicznych. Bardzo wielce zasłużona osoba dla Polski, o którym nic nie wiadomo, bo nigdy nie istniał. Dopiero zaistniał publicznie, jak stał się na emeryturze profesorem w naszej uczelni. Bardzo proszę, tylko prosiłbym o krótkie pytania, a długie odpowiedzi. Panie profesorze, czy nie sądzi pan, że korzeni islamu należy poszukiwać troszeczkę wcześniej niż w VII wieku, czyli w IV wieku, czyli wtedy, kiedy Kościół katolicki rozprawił się, czy mnie słychać? Tak. Z monofizytyzmem i z gnostycyzmem i czy w związku z tym nie należy islamu widzieć jako jedną z odnóg walki, takim w sensie mistycznym, szatana z Bogiem, że z jednej strony na wschodzie, gdzieś tam na pustyni powstaje fałszywa religia, powstaje fałszywy prolog pod wpływami nestoriańskimi, jak pan raczył wspomnieć, a z drugiej strony na zachodzie, gdzieś tam jakiś bohomolcy i tak dalej tworzą no, neognostyckie ruchy, które potem dają podstawę do stworzenia masonerii. To rzeczywiście wchodzimy na bagno okultów. Ja nie lubię chodzić po bagnie, jestem empirykiem i logocentrykiem, natomiast rzeczywiście są elementy gnozy i monofizytyzmu oraz innych systemów jako otoczka intelektualna czy kulturowa funkcjonująca w Mezopotamii. Rozumiem. To znaczy islam się pojawił gdzieś, ale pojawił się przede wszystkim jako herezja żydowska, gdyż najwięcej ściągnięto z Żydów. Otóż nawet sama idea wychodźstwa, to co nazywano hijra, ucieczka, to tłumaczyć też można jako eksodus. Tak, tak, ale żydowska rozumie pan, profesor, jako nieetniczni Żydzi, nie, tylko w sensie starotestamentowa wyobraźnia, znaczy plagiaty ze Starego Testamentu. Była na przykład część sekt żydowskich, czy orientacji, ja nie mówię li tylko o Sabatejczykach, będę miał dwa rozdziały o tym, czyli w książce. Ale powiedzmy, część orientacji żydowskich witało muzułmanów i pomagało im zdobyć Jerozolimę w VII wieku. Bo myśleli, że właśnie nadchodzi Mesjasz. A naturalnie pierwszy kalif ich natychmiast wyrzucił z Jerozolimy. Tym sposobem się zawiedli wielce. Ale jeżeli chodzi o wpływy gnozy i to wszystko, to są raczej pytania dla księdza Sikorskiego i masonerii, bo w tej chwili sprowadzamy się na poziom zupełnie metafizyczny.
można naturalnie wywodzić wszystko od wszystkiego. Ja panu coś takiego powiem. Między Zoroastrianami odnalazłem w V wieku sektę antynomiańską, czyli taką, która twierdziła, jak bogomiłowie, których pan wspomniał z XIII wieku, która twierdziła, że wszelka materia jest złem, bogaci ludzie i elity są źli, a w ogóle to trzeba skolektywizować kobiety, bo przywódcy, ci kapłani i ci główni wojowie mają bardzo ładne żony. Ja wcale nie żartuję. I to nie byli żadni Żydzi, żadni chrześcijanie, tylko też byli pod wpływem gnostycznej herezji, która wkradła się do zoroastrianizmu. Takich antynomiańskich sekt mnóstwo jest w islamie, że widzą nagle Zbawiciela, tylko oni tego Zbawiciela nazywają Mahdi, a nie nazywają Mesjaszem. Także Bliski Wschód, Mezopotamia w szczególności, jest wylęgarnią rozmaitych badziewi, nie tylko religii chrystusowej, ale tak rozmaitych dziwactw, że to trzeba zupełnie osobnego studia, żeby to badać, żeby to objąć. Ja w tej chwili nie jestem na to gotowy, chociaż jeżeli pana interesują sekty antynomiańskie, no napisałem 25 lat temu taką książkę Ciemnogród o prawicy i lewicy, wyszła jako Prawicy i Lewicy drugie wydanie teraz z 3 lata temu, może 4. Proszę przeczytać i wtedy będziemy o tym dyskutować. A ogólnie, ja powiem to za księdza Sikorskiego, żeby było, że ja jestem nietolerancyjny. Z punktu widzenia chrześcijan, wszystko co nie jest od Boga jest od szatana. I koniec. I koniec. To dodam ad vocem, dzisiaj jest Dzień Świętego Dominika, który walczy z albigensami, z katarami. Jaka to była plaga straszliwa w Europie. No, to był to ten samochód. Oparty o to, co pan mówił. Unitarializm, gnoza tak. De facto. Materia zła, małżeństwo złe, niepotrzebne. Właściwie to samo, czym jest islam. Panie profesorze, wielką przewagą krajów islamu jest duży przyrost demograficzny, jest siła duża demograficzna. I ja mam takie pytanie. Jeżeli wróg ma jakąś przewagę, to trzeba coś tej przewadze przeciwstawić. Albo tę przewagę u niego zmniejszyć, albo u siebie powiększyć. Ja nie widzę sposobu na zmniejszenie przyrostu demograficznego w krajach islamu. Więc trzeba by w jakiś sposób chyba u nas to powiększyć, prawda? Dobrze. Jeżeli chodzi o demografię, dziękuję za pytanie. Jeżeli chodzi o demografię, mam takiego przyjaciela w Australii, który wyliczył jakiś czas temu, no kilka dobrych lat, że mniej więcej wtedy i wtedy zaczną się kończyć jakiekolwiek nadwyżki żywnościowe w krajach Północnej Afryki i w krajach Bliskiego Wschodu. Ponieważ powiedział, jest demografia taka, że bardzo dużo jest młodych ludzi, na przykład zdaje się w Jemenie średnia przeciętna jest 15 lat, no to dojdzie do wybuchu. Tym sposobem co do miesiąca prawie przewidział wiosnę arabską. Także oni sobie sami to załatwią. Ja proszę i doradzam o wycofywanie naszych wojsk, bo na przykład jak wycofamy wojska z Afganistanu, zatrzymamy 2-3 bazy lotnicze i zostawimy trochę sił specjalnych oraz chłopaków od Eric Prince z Blackwater, no to skończy się powód do dżihadu. Jak się kończy powód do dżihadu, to oni się zaczynają mordować między sobą i sprawa się zupełnie sama rozwiązuje. Po czym się wymordują i wynurza się ktoś, a my powinniśmy pomóc, żeby się nie wynurzył ktoś wytrenowany przez wahabitów z Arabii Saudyjskiej, tylko żeby się ktoś z klanu Durrani, plemienia Paszto, bo stąd pochodził ostatni król. I kiedyś, gdy powiedziałem to zaraz po naszej, nie, przed inwazją Afganistanu, to się ze mnie śmieli dyplomaci, natomiast moje dzieci z sił specjalnych, jak się zjawiły w Afganistanie, to kolejne fale, którym to wykładam o kulturze i wszystkim, dostaję od nich e-mail albo telefony i mówią tak: ej, Dr. C, pan miał rację, tutaj jesteśmy w jakiejś wsi,
wsi na górze jakiejś, ale nie możemy powiedzieć gdzie. I tu mają portrety króla. Oni nawet nie wiedzą, że on nie żyje. I to we wszystkie plemiona, nawet Tadzikowie mają jego portrety. A te durnie z Departamentu Stanu są tak uprzedzone wobec systemu starego afgańskiego królewskiego, że sobie zrobili demokrację. No przecież to są śmiech na sali. Nie każdy jest Rzeczpospolitą czy Ameryką, a ci niestety osły nie rozumieją tego. Trzeba było przywrócić króla, wtedy było można załatwić. Sprawy demograficzne rozwiążą się same. Głodem, wybijaniem nawzajem, bardzo mi przykro. W tej chwili Egipt karmi Arabia Saudyjska, Ameryka. I wiecie Państwo, skąd przechodzi jedzenie? Głównie z Ukrainy. I Rosja nie przeszkadza. To oczywiście jest wszystko dyskretnie robione i tak dalej, ale tak to wygląda. Także ja bym się o demografii nie martwił, oprócz tego, że demografia może się tak skończyć, że część demografii się przeprowadzi do Europy. No właśnie. Bowiem zachodni Europejczycy nie wiedzą, kim są. Ale to jest zupełnie inna sprawa. To, co u nich, jak się kotuje, jak to wygląda, to są problemy ich rządu. Saudyjczycy wymyślili sobie po pierwsze, żeby rządzący, czyli rodzina królewska Saudi, nie miała kłopotów, to trzeba wyeksportować terroryzm. I teraz wiele krajów trzeciego świata nie wie, co zrobić ze swoim własnym ludem, ze swoimi młodymi. To robią to samo, co Unia Demokratyczna i Tolerancjoniści, Komuna zrobiła z młodymi z Polski. Wysyłają ich do Europy Zachodniej. Nie trzeba się dziwić, bo jak młodzi wyjeżdżają, to nie macie kłopotów, nie? Ja mam takie krótkie pytanie. Pan wspominał o polskich Tatarach i zasługach, które są niepłacane. Ja zresztą tam byłem gdzieś na Podlasiu i nie rozmawiałem o tym. Bardzo uroczy są. Natomiast zaczynają się problemy. Znaczy, to generalnie nie są ludzie zbyt zamożni i najbardziej niebezpieczna wersja islamu, czyli arabska, saudyjska. Tak, wahabici finansują im pielgrzymki do Mekki, które muzułmanie powinni odbyć raz w życiu. A to nie są tylko pielgrzymki, to jest też nacisk kulturowy, finansowy. I czy to nie jest niebezpieczne? Radykalizują się. Ktoś mnie się spytał, czy był rekrutowany w jednej ze szkół w Ameryce, która jest kiepska, nieakredytowana, a on mnie. Ale płacą za wszystko? Płacą. No, a przekabacą cię? Nie. No to bierz, jedź. To, że Saudyjczycy płacą, dają pieniądze za stypendia, czy też na podróż, na pielgrzymkę, nie ma problemu. Tylko co z tego wyjdzie? New York Times niedawno opublikował artykuł o polskich Tatarach i z wielkim szokiem ten dziennikarz odkrył, że to są wyborcy PiS-u, którzy nie chcą arabska imigracja, wcale nie żartuję. To było po prostu tak śmieszne. Znaczy dla mnie było to naturalne i zrozumiałe, bo są, oni są Polakami. To, że są muzułmanami czy Tatarami, nie ma znaczenia. Rzeczpospolita była Polakami, była i dalej tacy są. Nie ma dobrych badań na temat stanu islamu w Polsce. Kwestia arabska jest bardzo ważna. Na przykład Arabia Saudyjska ma pieniądze, w związku z tym wszędzie funduje taki profil meczetu, jaki oni lubią, a on ma dość skrajny, to są wahabici, to są fundamentaliści. Notabene nie należy mylić fundamentalistów z islamistami. Fundamentalistów obchodzi społeczeństwo, islamistów obchodzi państwo. Czyli szariat ma być państwowy, a fundamentalistów społeczny. Czyli różnica między księdzem proboszczem a ministrem Ziobrą. Prawda? Czy w jakimkolwiek ministrem sprawiedliwości w krajach cywilizowanych. Teraz tak. Polska powinna oprzeć swoje stosunki z Arabią Saudyjską na zasadzie wzajemności. Jak oni chcą tu meczet, to Polacy kościół w Arabii Saudyjskiej. Nie? To wolno. Nie, da radę, wszystko da radę. Wszystko, właśnie na tym polega. Jeżeli Pan wie, kim Pan jest, to Pan tak powie. To my tam wysyłamy księdzy misjonarzy. I się skończy. Stypendia, okej. Tylko proszę pamiętać, że struktura ludnościowa Polski nie jest taka, że mamy Tatarów.
i to jest cały koniec muzułmaństwa. Tutaj przyjechało mnóstwo studentów za komuny, część z nich została, z narodowo-socjalistycznych państw, takich jak Libia, Egipt, Irak, Syria. I oni, jak im się skończyła moda na narodowy socjalizm, to część z nich poszło w celu zachowania swojego jestestwa i samoświadomości, poszło na islam. No i część z nich rajcuje to, że się Zachód boi tych, co się wysadzają. No to część z nich, nie wiem jaka część, bo nie widziałem badań porządnych, część z nich taki właśnie islam, islamistyczny wyznaje. Poza tym, jak zwykle, biorą sobie tubylcze kobiety. Te są już przekabacone na islam i propagują to. Oni dostają pieniądze, dużo więcej niż polscy Tatarzy. Ja nie zajmowałem się, jak powiadam, islamem polskim, natomiast zajmowałem się w postsowieckim trochę islamem i zajmowałem się na Bałkanach. Ja mówię w tej chwili, dziś. Otóż w postsowieckim pierwsi nie pokazali się Saudyjczycy, tylko Turcy. I na przykład w Tatarstanie, to znaczy w jednej z takich republik niezwiązkowych Związku Sowieckiego. Tam zaczęli działać. Oczywiście się pokazali w Azerbejdżanie, Turcy też i na Litwie, żeby szukać dostępu do polskich Tatarów, którzy tam siedzą, którzy identyfikują się oczywiście jako Polacy. Oczywiście. Jaki jest najsławniejszy polski Tatar w Ameryce? Z Druskienników? No tak, wszyscy go znali, umarł niedawno. Charles Bronson. W ogóle nie wiedział, że jest w Ameryce. Do szóstego roku życia mówił po polsku w domu. Urodził się w Pensylwanii. Tak. Oczywiście, jak Państwo spojrzą w Wikipedii, Litwini już go zapisali jako Litwina po angielsku. A on, jego rodzina z Druskienników. Teraz tak. Zajmowałem się trochę Arabią Saudyjską, dlatego że z czym się tam bawiłem jeszcze w latach 90. w związku z wojnami na Bałkanach i byliśmy przeciwni w środowisku konserwatywnym różnym ruchom prezydenta Stanów Zjednoczonych, wtedy był Bill Clintona. I Clinton popierał opcję, która była seksowna. No to popierał muzułmanów jako najbardziej prześladowaną mniejszość. A na Bałkanach w czasie wojny sprawy się miały tak, że ktokolwiek dominował w danym miejscu, to różnił wszystkich innych. Czy to byli prawosławni, czy katolicy, czy muzułmanie. Po prostu tak to wyglądało. A ponieważ muzułmanów było najmniej, to oni najwięcej dostali w kupę. Ale w pewnym momencie ja przeglądam fotografię i mówię, co? W Jugosławii zasłonięte kobiety? A kiedyś zanim grupa wojna przejeżdżałem przez Jugosławię, żeby dolecieć do Polski, bo taki kolega mi taki bilet załatwił, który tutaj szatał, zresztą mieszkał u moich rodziców, a wywodziła się jego rodzina z Korczula w Chorwacji i chciał, żebym przez to przejechał, żebym zobaczył i wtedy się jeszcze bili tylko na pięści etnicznie, a nie było wojny normalnej, chociaż już były barykady na drogach. Ludzi z amerykańskimi dokumentami przepuszczali. W każdym razie przyglądałem się zdjęciom z tej rzezi i patrzę w pewnym momencie, na obszarach bośniackich kobiety są zasłonione. Ja widziałem, jak nawet na wsiach dziewczyny w mini spódniczkach grały śliwowice, a tutaj nagle chodzą zasłonione. To było w latach 90. Potem patrzę, poprosiłem, żeby mi przeczytali, co na tych zielonych opaskach mają po arabsku. No to Allahu Akbar, czyli Allah jest większy, to znaczy niewielki, tylko większy od wszystkiego innego. I to była brygada weteranów z Afganistanu, tak zwana Zielona Brygada. A wiecie Państwo, jak się w tym czasie nazywali w Afganistanie i ta nazwa nie była popularna? Al-Qaida. I mówię, kurczę, co Stany Zjednoczone, czyli ten idiota Clinton, robi popierając tych, którzy wleźli do Afganistanu, żeby tam zaprowadzić wahabizm i islamizm. Tacy,
którzy potrafili podejść do grobu antykomunistycznego Mujahedina i kopnąć, tam groby się rozpadają na wsi. To znaczy nie ma cmentarzy tak naprawdę, bo wiatr je roznosi, ale rodziny i współtowarzysze walki wbijali w Afganistanie taką kijek z zieloną chorągiewką. A ci z Al-Kaidy mówili, że to jest nieislamskie. Zbyt wiele dekoracji. Allah by się nie ucieszył. No to oczywiście zrobili sobie dużo wrogów u Afgańczyków. Ci ludzie potem się znaleźli w Bośni. W Bośni po wojnie się zalogowali. Większość z nich miała żony lokalne Słowianki, Bośniaczki. I w tej chwili znajdujemy z paszportami, a część miała rodziny gastarbeiterskie, więc potrafili sobie papiery niemieckie załatwić. Zostało ich minimum 600 i znajdujemy w Malezji z bombą, w Afryce Południowej czy gdzieś tam rekrutujących. Arabia Saudyjska oficjalnie odpowie tak. My nie mamy nic z tym wspólnego, my ich tylko uczymy bardzo twardego islamu. Tak, ale to jest pierwszy krok. I ci są misjonarzami, nawet jak nie walczą. A potem w meczetach finansowanych przez Arabię Saudyjską z Kosowa się nagle zjawiają w Syrii i był obcinany. Teraz niedawno ubiliśmy jednego takiego głównego rekruta, rekrutującego. Także to jest zadanie dla państwa. Proszę się rozejrzeć i w zniuansowany sposób podejść do polskich muzułmanów. Niektórzy są, większość jest zupełnie nieszkodliwa, a Tatarzy są wręcz polskimi nacjonalistami. I trzeba w jakiś sposób się do tego odnieść. Łącznie z domaganiem się od Arabii Saudyjskiej wybudowania kościoła katolickiego. W tych okolicach jest tylko jeden, oni sobie przypominają Doha. Jest diecezja wyparta. A tak to rzeczywiście w Arabii Saudyjskiej możecie iść państwo na mszę w prywatnym domu, schowanym w getcie cudzoziemcy. A tak to nie. W związku z tym Polska nie powinna się zgadzać na budowanie meczetów za pieniądze saudyjskie. Jeszcze jedno. Państwa, będziemy się kończyli nasze spotkanie. Dwa pytania jeszcze ostatnie zapadły. Ja przypomnę, że tam pod ścianą można zaopatrzyć się w książkę profesora Zimorze, także bardzo proszę. Ostatnie dwa pytania. Ostatni będzie tam. Dzień dobry, panie profesorze. Przez Lady Blanku się poznaliśmy. Zajmuję się internetem zawodowo, czyli patrzę na to, jak można wartości chrześcijańskie promować przez internet. Miałem kiedyś przyjemność też być na parafii księdza Świątkiego przez pewien czas, byłem przeznaczony. Robię w tej chwili platformę do ewangelizacji BNBO. I jak patrzymy i rozmawialiśmy trochę o historii, ale rzeczywistość, przyszłość jest taka, że jeżeli wrócimy jeszcze na chwilę do tego, co jest najważniejsze, do jak wygląda populacja. Jan Paweł II w 2003 roku w wywiadzie dla Obserwatore Romano powiedział, że faktycznie mamy pierwszy raz do czynienia z tym, że mamy więcej muzułmanów jak katolików. Ta informacja była spóźniona o 50 lat i o 400 milionów muzułmanów. Jak patrzę, no wszystko jest, jakby dzieje się szybko, niestety nie w kościele. Więc teraz do 2050 roku, czyli przez najbliższe 33 lata, populacja katolików będzie rosła o 36%, się zwiększała, 36% się liczba zwiększy. Mówimy o tych, którzy w kulturze katolickiej wychowali, a muzułmańskie 82%. To znaczy, że w 2050 roku będziemy mieli dwóch muzułmanów na jednego katolika na świecie, już. To jest pierwsza informacja. Druga informacja, to co mnie najbardziej interesuje, to są nowe media, właśnie internet. Dzisiejszy postchrześcijański internet, czyli w krajach, które są w większości postchrześcijańskie, to jest 3,2 miliarda ludzi. W ciągu najbliższych 10 lat będzie to 8 miliardów ludzi, bo nam się zwiększy populacja, jednocześnie będzie miała 100% dostęp poprzez inicjatywy Google'a i Facebooka. Co? I w jaki sposób? I teraz tak, zapytania islamskie rosną dwa razy szybciej na tym kontynencie cyfrowym, który mamy w tej chwili, niż zapytania do samego Google'a. I teraz pytanie jest takie, jak pana zdaniem, co powinniśmy zrobić jako kultura chrześcijańska, kultura katolicka i w jaki sposób działać,
żeby doprowadzić do naszego prymatu na cyfrowym kontynencie, tam gdzie większość czasu spędza młodzież, bo to jest mega kluczowe. Ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz. YouTube bardzo tolerancyjny, przyznał się do tego w nieoficjalnych rozmowach, że są codziennie zalewani tysiącami filmów, które są agresywne ze względów kulturowych, wyznaniowych, tysiącami filmów, a jednocześnie zgodne z polityką YouTube'a, w związku z czym zielony YouTube nie może tego usunąć. Jak pan sądzi, co powinniśmy robić, żeby w jakiś sposób przywrócić prymat naszej cywilizacji i mieć kontakt z młodzieżą na przyszłolatki? Dziękuję za pytanie. Piszę książkę o cyber, o cyber, czy o internecie. Będzie za 2 lata, może po angielsku. Najlepiej by było to wyłączyć, cholera. Co będzie bez dwa lata? Najlepiej byłoby to wyłączyć, cholera. No tak. A jeżeli nie można, no to po pierwsze tworzyć własne platformy, uniezależniać się od innych serwisów i w tej chwili już w świecie zachodnim jest taki trend, że ludzie, którzy myślą podobnie, razem się trzymają. Naturalnie platformy te główne, jak Facebook czy Google, zostały stworzone przez osoby, które mają tendencję do lewakowania, ale nie wszyscy. Zdziwili się wszyscy na przykład w Silicon Valley, że jeden z najbardziej prominentnych, w sensie Microsoft, właścicieli i komputerowców popierał kampanię o to, żeby było małżeństwo między kobietą a mężczyzną. Takich jest więcej. Jest taki facet, który również jest bardzo prominentny, pan go rozpoznał, to się nawrócił na ewangelickie chrześcijaństwo, bo był w próżni nihilistycznej. I teraz szaleje po tych właśnie chrześcijańskich sprawach, tylko że dyskretne, żeby nikt nie wiedział. To znaczy daje dziesiątki milionów dolarów na rozmaite takie sprawy. Także trzeba robić swoje. Numer jeden. Numer dwa. Nie można się nic zostawiać bez odpowiedzi. Numer trzy. Trzeba poważnie zacząć traktować swoją wiarę. I numer cztery. Priorytetem jest rozwalenia lewackiej piątej kolumny, która drąży cywilizację zachodnią pod płaszczykiem tolerancji. Tolerancja oznacza, że mi się chce żygać na ich widok, ale nie wyrżnę ich. A oni mówią, że tolerancja to zaprowadza. Mark Zuckerberg teraz podczas swojej przemowy, jak odbierał Connelly Scousa na Harvardzie 1,5 miesiąca temu, powiedział, że teraz główny nacisk jest na społeczności. Zrobił swoje pierwsze spotkanie moderowane społeczności. I powiedział, że Facebook ma pełnić tą rolę, którą do tej pory tu pełnił Kościół. Czyli Kościół i PTA, czyli, tak. Czyli jak to się nazywa, Rada Rodziców i Nauczycieli, tak. Przy każdej szkole podstawowej. Tak. A jednocześnie blokuje te treści pro-life, czy treści konserwatywne. Ale fajnie, dlatego że jeżeli blokuje, to znaczy stworzymy swoją własną i on sobie będzie kazania prawił do chóru swoich lewaków. Do nikogo nie wiem. Bardzo proste. Trzeba po prostu stworzyć swoje własne narzędzia, platformy i nie oddawać pola. Ja jestem zwolennikiem wolności, tak jak było w Rzeczpospolitej, w związku z tym takiej bitwy się nie boję, tylko chcę inżynierów, którzy się na tym znają, żeby takie rzeczy potworzyli. Można oczywiście się bawić w alternatywę, alternatywa byłoby skopiowaniem wielkiego muru komputerowego chińskiego. No to działa. Bardzo trudno to obejść i Chińczycy stworzyli sobie na infrastrukturze wymyślonej przez Amerykanów zupełnie totalitarny internet. Czy prawie zupełnie. Trzeba być wielkim cwaniakiem, żeby się przez tą ścianę przebić. Bardzo przepraszam. Żeby przez tą ścianę się przebić. No i tyle. Po prostu trzeba dalej swoje robić, się nie martwić. A jak trzeba będzie, to się potem wszystko wyłączy. Proszę sobie wyobrazić, że Stany Zjednoczone mają ten nacisk. Tak samo z GPS i z innymi satelitami, to jest wszystko w Stanach. Stany to wymyśliły, wdrożyły, więc
najfajniejsza sprawa jest taka, że może sobie ktokolwiek wynająć powierzchnię na satelicie i cokolwiek robić, ale jeżeli zostanie to uznane za zagrożenie narodowe, to i będzie ciemno, wszędzie, głucho, wszędzie, co to będzie, co to będzie. Także są sposoby. Przede wszystkim nie trzeba się bać, nie dostawać paranoi i nie naśladować totalitaryzmów. No, w tej chwili Putin od jakiegoś czasu usiłuje się wzorować na Chinach, a mu to nie wychodzi. Dlaczego? Bo w Rosji inna kultura. Tam jednak mało zabił dużo więcej ludzi, terror poszedł znacznie głębiej niż w Sowietach. I się udaje w Chinach w związku z tym przeprowadzać takie manewry, które nawet nie wychodzą Putinowi. A to, że muzułmanie swoją wiarę biorą poważnie, jeszcze w latach 60. w Szwajcarii było tak, że jak taki chłopak z Hitlerjugend, który potem poszedł do partii komunistycznej i napisał Stellvertreter, taką sztukę o tym, jak to papież Pius był zwolennikiem Hitlera, no to zaczęły się zamieszki, palili te teatry, rzucali kamieniami w Szwajcarii. Nie mówię już o Niemczech i o Francji, bo wtedy chrześcijanie jeszcze żyli w tych krajach. Katolicy. Jeszcze nie mieli w nosie. Panu powiem taką opowieść. Było świętokradcze przedstawienie w Madrycie. I w odzorowany sposób powiem, bo to jest wulgarny sposób tytuł tej sztuki był. Robię kupę na Chrystusa. No i to wyglądało tak, że lewak siedział na klozecie i robił kupę i się pocierał stronami z Biblii, tam był papier toaletowy, dekoracji i gadał coś o Chrystusie. I w pewnym momencie wpadło dwóch chłopaków w czerwonych beretach, karlistów, i mu sklepało miskę i podpaliło scenę. Publiczność się ucieszyła, bo myślała, że to było dalsze ciąg. Także jeżeli widzę, że tutaj w Polsce wyszydzani i nie tylko mohery, ale małolaty się nagle stawiają na jakiejś takiej sztuce za pieniądze podatnika i upominają się o szacunek, no to znaczy, że naród żyje. Jak się nic nie dzieje, to znaczy, że chcecie być... Przy księdze nie powiem. Przepraszam, miałam jeszcze jedno pytanie. Ostatnie. Właśnie a propos tych Chin ludowych, w których panuje dyktatura, a równocześnie w północno-wschodnich Chinach mieszkają Ujgurowie. Zachodnich. Ujgurowie są, którzy... To nie w Chinach, oni mieszkają w Ujgurii. Chiny to zdobyły. No, ale na terytorium w tej chwili państwa chińskiego. Tak jest. I oni potrafią robić po prostu akcje terrorystyczne i tak dalej. I w kontekście, powiedzmy, książki Samuela Huntingtona, Zderzenie cywilizacji, jak to pan profesor widzi tą sprawę? Górowie zamieszkują, to jest jedyny przypadek w historii świata, kiedy chyba 60 tysięcy uciekło do Związku Sowieckiego. Takie były prześladowania w Chinach. Oni mieszkają w Kazachstanie i mieszkają na... To wszystko było ich teren, tylko że Chiny uskuteczniły podbój w XVIII wieku i od tego czasu się znajdują pod chińską okupacją. Rozmaite sposoby próbowali. Próbowali komuny, a teraz przypomnieli sobie o islamie i oczywiście formy islamu, które pozwalają na najbardziej ekstremalny opór, są najbardziej fanatycznymi formami. W związku z tym część aktywistów, ale nie wszyscy, się do tego zwróciło. Większość działaczy niepodległościowych ujgurskich bawiło się w Gandhiego. No oczywiście obecnia chińska się z tego rechotała. Sadzano ich Dalao, Gaj. I w taki sposób zostali tam małolaci, którzy z nożami latają, czasami samochodami, jak mogą, to się wysadzają, a przede wszystkim uważają, że dobrą formą oporu jest się stawić w Syrii czy w Afganistanie, żeby walczyć. Nawet z wielkim zdumieniem nasi chłopacy złapali kilku, którzy wylądowali w Guantanamo Bay. I oni twierdzili, że nie byli z Al-Kaida, zresztą mówili prawdę, bo oni nie byli z Al-Kaida. Chcieli się nauczyć, jak
strzelać do czerwonych Chińczyków. Ale pod sztandarem proroka naturalnie. I najprawdopodobniej czarnym sztandarem. Proszę zwrócić uwagę na symbolikę. Zielony sztandar był u Majadów, czarny sztandar był Abisydów. Sztandarem Mohameda był zielony, którzy przejęli u Majadzi. Abisydowie, jako którzy robili pod Abu Muslim rewoltę przeciwko Umayyadom, wybrali sobie czarny sztandar. I to jest sztandar Al-Kaida, i to sztandar państwa islamskiego. Na symbolikę też trzeba zwracać uwagę, bo wtedy od razu wiadomo, z kim się ma do czynienia. Czy zauważyliście państwo, jak na fotografiach bardzo często ci ludzie pozują, oprócz tam z głowami odciętymi czy coś, to główny motyw na fotografiach jest taki. Czyli Allah jest numer jeden. Oni tak stoją z tymi karabinami i palec do góry podnoszą. Allah numer jeden. To też trzeba widzieć, bo wiem, na ulicach czasami można zobaczyć w Londynie bez broni, bez wysadzania się pozdrawiają, wiadomo, i zwracają się do siebie jako bracia i siostry. Tak jest. Bo Europa im dała tylko do dyktatury przyjemności narkotyki i wódę. To jest alkohol. A teraz mają... Byłem sutenerem, byłem męską prostytutką, no to Allah mi przebaczy, bo nawet tak mi w więzieniu powiedziano, że jak wjadę ciężarówką gdzieś tam w tłum Francuzów, to pójdę do nieba. No to co ja mam być dalej? Męską prostytutką? No to co dostanę? Nie, to i narkomanem? No rozwoziłem pizzę, ale jakie to życie? Powiedzieli, że każdy jest równy, każdy jest świetny, a to okazuje się, że nie jestem równy, bo ktoś inny rządzi. Ale Allah mi da raj i 12 dzieci i czystą wodę. Nie 12, tylko 72 chórystki. Poza tym w Koranie tego nie ma, tylko w hadisach. W Koranie jest wymienione, że jakąś grupę, ale również, że chłopcy dostaną. W nieokreślonym celu. Proszę Państwa, w ten sposób już przebiegli naszego spotkania. Myślę, że był komunikat bardzo wcześnie, prawdopodobnie będzie na spotkaniu polskich radnych. Tak, a to jeszcze Państwa powiadomimy. Natomiast na dzisiaj to powolutku byśmy już nie dali, także prosimy o zakończenie modlitwy. Jednym z najczęściej używanych słów przez Jana Pawła II był cytat ewangeliczny. Piotrze odwagi, mówi nawet po włosku do mnie, koradzie, a uczył nas tego. Panie Jezu, dziękujemy Ci za nasze spotkanie dzisiaj. Dziękujemy Ci za Twoje światła, które przez Pana profesora do nas dotarły. Spraw Panie, aby one usiadły w naszych umysłach, abyśmy wiedzieli, co należy czynić i czynili to, co się Tobie podoba. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmocny. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zapłać sobie.